Jeden i start. Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko widać i wszystko słychać. Mieliśmy tutaj małe próby połączenia się, ale ostatecznie zakończyły się one sukcesem. Potrzebujemy od Was informacji zwrotnej, czy nas widać, czy nas słychać. Siedzimy tak mniej więcej trochę jak w samolocie, ale postanowiliśmy, że skoro przyjechałam do Gliwic, to nie będziemy udawać, że się nie znamy i nie będziemy nadawać z dwóch biur, tylko po prostu nadamy z jednego. Na Instagramie wszyscy nas widzą z boku. No musicie nas widzieć z boku, bo gdybyście mieli tak nas widzieć, no to co to jest? No to po prostu pół na pół. To jest źle. Dobra, na Facebooku nas widać i słychać, tutaj jest ok. A tutaj jak na Instagramie? Wolicie tak, czy wolicie tak? My będziemy czytać bokiem, a wy będziecie oglądać bokiem. A wy sobie po prostu telefonik dajcie bokiem. Super, słychać, widać, W związku z czym przechodzimy do akcji. Pozdrowienia tutaj mamy z Oxfordu i z Gdyni. I z Gliwic mamy pozdrowienia, i z Londynu. Fantastycznie. Moi drodzy, kto z Was, pytanie do Was, prowadzi biznes albo chociaż działalność gospodarczą, jest samozatrudniony, ręka do góry i piszemy w komentarzu, co prowadzicie. Co takiego? Ola Wojciechowska czekała na YouTubie. YouTube dzisiaj się na nas obraził i nie chce nas przepuścić na jednoczesną transmisję na YouTubie, więc korzystamy z tego, co mamy. Tak jak to w biznesie po prostu robią przedsiębiorcy, korzystają z tego, co mają. Mamy tutaj ludzi z Opola, ktoś tutaj ma działalność, gabinet stomatologiczny ma. Co jeszcze macie? Niektórzy mają biuro rachunkowe. Kto tutaj coś jeszcze ma? Jakie biznesy? Butik salon odzieżowy, salon sukien ślubnych, tu widzę jakiś makijaż u Ciebie, Thermomix, consulting, pozdrowienia z Walii, z Gliwic, pozdrowienia z projektowania wnętrz, studio projekt, z Hiszpanii też mamy pozdrowienia. Salon kosmetyczny. Salon kosmetyczny, działalność fryzjerska, doradztwo, ubezpieczeniowo-kredytowe, co tu jeszcze, klub odżywiania, pozdrowienia mamy z Dubaju, och, dziękuję, galeria sztuki, butik, ubezpieczenia. Kwiaciarnia. Dobra. Jakieś doradztwo laktacyjne też widziałem. Ty wiesz, co to jest? No ja znam, mam dwójkę dzieci. No wiesz. To co, ja? Dobra. Co, ja nie wiem. No teraz już wiesz, coś już wiesz. Producent mebli dla dzieci. Proszę nam wybaczyć wszystkie złośliwości względem siebie. Znamy się, właśnie to obliczyliśmy uczciwie 10 lat. Bardzo się lubimy, w związku z czym czasami sobie dogryzamy. Ja jestem starsza o 8 lat, więc młodszemu koledze dogryzam bardziej, ale to tylko z sympatii, słuchajcie. Jak komuś nie dogryzam, to znaczy, że go po prostu nie lubię. Nie chcę mu mi się... Czuję się bardzo lubiany. Tak, czuję się bardzo lubiany i na pewno dopieszczony w tej kwestii. Dobrze, to jeżeli już wiemy, czym się zajmujecie, i tutaj mamy kancelarię, i mamy wizaż i stylizację, to ja już Wam tutaj przedstawię, kogo dzisiaj mam ze sobą. Ja nazywam się Kamila Rowińska, jesteście na moim fanpage'u Rowińska Business Coaching, na moim kanale na Instagramie i niedługo umieścimy ten materiał na YouTubie. A ten mężczyzna obok mnie to jest Marcin Kokoszka, uwaga, tak jak to nazwaliście przed chwilą, seryjny przedsiębiorca. Dlaczego seryjny przedsiębiorca? No bo założyłem już ponad 20 firm, w jednym czasie prowadziłem najwięcej 11. No i to jakby powoduje, że jestem seryjnym przedsiębiorcą i ta nazwa jest fajna i nie wiem, jakby chyba zostałem tak nazwany kiedyś przez kogoś, bardzo nam się to spodobało i teraz tak się przedstawiam. Dokładnie, tak, seryjny przedsiębiorca, ponieważ za każdym razem, kiedy rozmawiamy, to jest szansa na to, że Marcin powie, że wpadł na nowy pomysł biznesowy. Czyli jak mamy co dwa tygodnie mastermindy, to nikt by się nie zdziwił, gdyby za dwa tygodnie, dzisiaj mieliśmy mastermind, tak. I jakby za dwa tygodnie Marcin przyszedł i powiedział, że został deweloperem albo nie wiem kim, to w ogóle... Co? Odkąd mamy mastermindy, to ja staram się najpierw Was pytać, co o tym myślicie. I uchroniliście mnie przed jakimiś 15 biznesami. Więc... Tak. Tak to trzeba nazwać. No. Tak, ponieważ my mu zbijamy teraz jako znajomi z mastermindowej sekcji te jego pomysły. Chronimy go przed różnymi historiami. No ale gdybyś powiedział, że jesteś deweloperem albo że po prostu otworzyłeś jakąś tam firmę, czy że kwaciarnię,
nikt by się nie zdziwił, ponieważ to, co trzeba ci przyznać, to to, że masz taką żyłkę do tego, aby mieć pomysły biznesowe i mieć pomysły na temat tego, gdzie można zarobić pieniądze. Tak, jakby mi to dość naturalnie przychodzi, tak jak ludzie idą do kuchni i widzą, o, są trzy produkty, zrobią z tego obiad, ja nie. Ale jak ludzie mówią, jak tu zarobić, jak zrobić biznes, to ja idę ulicą i wiem po prostu, nie? Tak, i wiem. Tak. I przychodzą ci takie pomysły, to prawda. Kiedyś jak byłeś w Brighton, z tego co pamiętam, tak, w Wielkiej Brytanii, z Małgosią, Gosia Stewart, nasza wspólnie znajoma, wspólna znajoma powiedziała, że nie da się z tobą przejść normalnie przez ulicę, ponieważ ty wszędzie, gdzie po prostu idziesz, widzisz jakieś możliwości zarobienia pieniędzy i masz taką obsesję. No, szczególnie za granicą, bo w Polsce to jakby większość marek znam, większość modeli znam, a tam idę, nagle patrzę, okazuje się, że tam było coś takiego, kojarzę, że była taka puszka, gdzie można było wrzucić 1 euro i telefon ładować sobie, że dostawałeś jakby, nie wiem, na godzinę kabel z ładowania do telefonu. Tak. Jakby serio, nie? Jakby... Świetny pomysł. No tak, no i sobie myślę, dobra, w Gliwicach na zwycięstwa, czy nawet w Warszawie, coś takiego. No, powinno to być. Nie? Jakiś taki, no i rzeczywiście jakby i taki... Na dworcu, rzeczy... na lotnisku, no, to albo powinno być. Bugmacherów, ale nie takich, że możesz iść sobie i tam puścić zakład, tylko oni mieli zrobione komputery. Wiesz, jakby z komputeru każdy w domu może sobie zagrać, nie? A oni zrobili punkt offline'owy, w którym stawili komputery i żeby ludzie sobie idą na komputer puścić zakład, nie? Który mogą z domu to zrobić. Ja mówię, wow, jakie proste, jakie fajne. No tak. I jakby tak co 10 metrów nowy pomysł, nie? No i sami widzicie, jak to u Marcina działa. No dobrze, dzisiaj mamy takie spotkanie, podczas którego ja chciałam Marcinowi zadać kilka pytań dotyczących tego, w jaki sposób prowadzić, uwaga, dziękuję, biznes podczas kryzysu, ponieważ dla wielu przedsiębiorców od roku, jeszcze tydzień i będzie rok, ale od marca 2020 roku trwa taki czas, który jest dość kryzysowy. Powiedz proszę, ty w zeszłym roku ile miałeś spółek? W marcu? 5-6, może więcej? O dwie więcej, no powiedzmy 8 wtedy było. 8 spółek. No. Dobrze. Jak sobie poradziłeś z tym, co się pojawiło? Czyli wtedy, kiedy przyszła pandemia, co się pojawiło u ciebie pierwsze? Działanie, nie? To było pierwsze. I mając już doświadczenia z różnych innych swoich tam kryzysów, które akurat nie okoliczności, a sam sobie, że tak powiem, naważyłem tych różnych wyzwań i problemów, to wiedziałem, że w takich sytuacjach trzeba działać stanowczo i szybko. I trzeba pracować w tym czasie dużo, dlatego że na odpoczynek przyjdzie czas. Miałem trochę czasu wcześniej na jakiś tam odpoczynek, ale w tym momencie to nie było takie... A tam, ja pamiętam wtedy jedną rzecz, ja byłem totalnie w szoku. Ludzie pisali po pierwszym tygodniu pracy, nie wiem, zdalnej albo w ogóle czegoś, że nadrobili Netflixa, że wszystkie remonty skończyli, że okna umyte. Ja mówię, oni są chowy. Nie, po prostu, że jakby, czy oni nie widzą na dłużej niż tydzień do przodu, nie? Jakby, wiesz, to było dla mnie takie, że ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy ze mną jest coś nie tak, o co chodzi. Ja pamiętam, że myśmy potrafili, na przykład ty wtedy prowadziłaś szkolenia, a myśmy umieli rano, o 8 rano jeszcze się dzwonić, żeby pogadać i przegadać na szybko jakieś tematy, tak? Mastermindy wtedy zwiększyliśmy z co 2 tygodnie na co tydzień, żebyśmy jako przedsiębiorcy byli na bieżąco, żebyśmy konsultowali ze sobą wyzwania, pomysły, jakieś takie rzeczy. I wtedy właśnie bardzo ważny był czas. Wtedy trzeba było działać szybko, czasem radykalnie podejmować decyzje, czasem trzeba było kogoś zwolnić po to, żeby uratować inne miejsca pracy. No i słyszeliśmy takie teksty wtedy, o Marcin, mimo że nie zawsze ja podejmowałem te decyzje, czasami wiadomo, tam zarządy, prezesi i tak dalej. I wtedy słyszeli na przykład, że no pochopnie podejmujecie decyzje albo czy boicie się, tak? No teraz minął rok i my wiemy, że to były dobre decyzje, a inne firmy, które czekały kwartał, czy tam czekały 2-3 miesiące, dzisiaj czasami ich już nie ma. Tak, albo czekały na aż coś się tam zmieni. Ostatnio jedna z firm do mnie napisała, że od zeszłego roku właśnie przyglądają się tej sytuacji. Czaisz to, że można się rok przyglądać sytuacji? Niektórzy dużo dłużej myślą, przyglądają się, czy otworzyć firmę, więc wiesz. No to jeszcze mogę to zrozumieć, ale przyglądać się rok sytuacji, która jest kryzysowa, to była sytuacja, w której ktoś przez rok przyglądał się sytuacji, i nie wyrabiał sprzedaży, średnio miał o 80% mniejszą sprzedaż niż przed pandemią. I teraz po roku piszą, że kurczę, chyba zbankrutujemy, co robić? No ale to i tak mieli fajną poduszkę finansową, że rok wytrzymali. No mało firm tak ma, żeby rok wytrzymać praktycznie bez sprzedaży, bo umówmy się 80% w dół, no to tak, to jest bardzo dużo.
Tak, ale byli tacy ludzie, którzy się faktycznie przyglądali, a ty jesteś, rozumiem, zwolennikiem tego, aby jak najszybciej ruszyć do działania. No tak, to wtedy, co możemy zrobić, robimy w tych zasobach, które mamy. Jasne, mieliśmy też wiele jakby ograniczeń, tak jak wszyscy, ale w te zasoby, które mieliśmy, to co mogliśmy zrobić, to wykorzystywaliśmy tak mocno, jak tylko się dało. Dobrze, miałeś wtedy około pomiędzy 6 a 8 biznesów. Jakie zmiany musiałeś wprowadzić? Niektóre były pewnie takie przyjemne, niektóre były mniej przyjemne. Wiesz co, na pewno trzeba było, jeżeli chodzi o pracę zdalną, no bo to były trochę, z jednej strony trochę oczekiwania, trochę gdzieś tam takie też decyzje, wymogi, więc wprowadziliśmy to i muszę przyznać, że ja do tego momentu byłem dużym przeciwnikiem pracy zdalnej. Wręcz gdzieś tam, no jakby oficjalnie o tym mówiłem, że jak jest praca, to ktoś idzie do pracy i w pierwszym momencie mi się to nie podobało, ale teraz z perspektywy czasu muszę przyznać, że to może funkcjonować. Oczywiście, my musimy się nawzajem tego nauczyć, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, żeby siebie nawzajem gdzieś tam nie robić w kółku. Ale myślę, że to było ostatecznie coś fajnego, ale to wymagało pracy, wymagało trochę inwestycji w sprzęt, żeby ludziom zapewnić to, żeby tak mogło być. W niektórych spółkach rzeczywiście trzeba było przeprowadzić zwolnienia. W niektórych nam się udało cały zespół zachować, ale w niektórych podjęliśmy decyzję o zwolnieniach. Było też tak, że niektóre osoby miały na przykład obniżoną część etatu. Nie tyle jakby, niektórzy mieli obniżone też wynagrodzenia, niektórzy mieli obniżoną część. Czyli że przeszli na pół etatu, bo nie było dla nich pracy. Dokładnie tak, dokładnie. Okay. Więc jakby to było coś, co dla mnie było ciężkie, bo dla mnie zespół zawsze był bardzo ważny i cały czas jest. Jakby biznes to kraj zespołowa i zresztą pierwsze moje szkolenie, na którym byłem u ciebie, to było właśnie zarządzanie zespołem. Tak. Więc zawsze to było dla mnie ważne i to było trudne, ale też widziałem, że to, co wypracowaliśmy wcześniej, my mieliśmy 100% zgody. Jakby rozumiem, że jeżeli do kogoś szliśmy, oczywiście ktoś mógł odmówić, no bo powiedział nie, nie ma opcji, nie będziemy obniżać, albo jak pół etatu, to lepiej wcale. My mieliśmy 100% zgody. Jak już do kogoś poszliśmy z właśnie taką propozycją, no przedstawiliśmy sytuację, to my nawet nie musieliśmy przedstawiać sytuacji. Mieliśmy takich naprawdę bardzo fajnych, świadomych ludzi. Wszystko dawno już wróciło do pełnych wynagrodzeń, do wszystkiego ekstra, więc, więc też widać było, że jako zespół daliśmy radę. Okej, okay, super. A czy zauważyłeś teraz, prowadząc już konsultacje, ponieważ oprócz tego, że jesteś przedsiębiorcą, powiesz, jakie teraz biznesy prowadzisz? Tak, jakby mam kancelarię prawną, która... Ekipa z Instagrama narzeka, że chciałaby cię widzieć, tak. Dobrze, no to zrobimy takteczkę. No to tak, jeżeli chodzi o biznesy, które teraz prowadzę, no to jest kancelaria prawna, która obsługuje małych, średnich przedsiębiorców i wspiera... I wspiera klientów też, jeżeli chodzi o tematy oddłużeniowe i windykacyjne, dlatego że prowadzę też drugi biznes, no to jest firma właśnie oddłużeniowa i tutaj wspieramy w kredytach też, w oddłużeniu, w negocjacjach właśnie, czy to kancelaria też robi kredyty frankowe, tak właściwie odfrankowienie oddłużenia właśnie przedsiębiorców wspierają w negocjacjach z bankami, z instytucjami finansowymi, z urzędami też jak najbardziej. No kolejny mój biznes, no to jest można powiedzieć jakby porównywarka finansowa, przy czym to już się zmieniło bardzo mocno w taką agencję performance marketingu, gdzie my działamy już teraz w kilkunastu krajach, realizując różne kampanie mailingowe, marketingu efektywnościowego. Prowadzę też firmę właśnie call center, która można powiedzieć, że jest bezpośrednio powiązana właśnie z tą firmą porównywarką właśnie finansową, agencją marketingową, dlatego że tam też jakby realizujemy zlecenia dla klientów i dla siebie również. Dodatkowo prowadzę cały czas właśnie spółkę, która zajmuje się leasingami, przy czym tutaj jest już tak, że tam jest spółka jakby bardziej chyba tak, że będziemy w kierunku właśnie gdzieś tam wychodzenia z tego biznesu szli krok po kroku, natomiast cały czas ten biznes funkcjonuje, może mniej go rozwijam, bardziej idzie bokiem, więc tutaj jest to jeden z biznesów. No i moja firma jakby doradcza właśnie, nie? Czyli jakby szkolenia, kursy, takie rzeczy, czy ja o czymś nie zapomniałem, bo czuję, że coś za mało. Kancelaria na pewno masz, konfrontera masz, czyli to co ja pamiętam. Dokładnie, oddłużenia. Tak, mikroleasingi i Marcin Kokoszka.com to są biznesy, które ja pamiętam, że ty masz. Tak. Coś jeszcze pewnie. Teraz jak ktoś tu z moich wspólników albo zarządu ogląda, to się zaraz dostanę wiadomość. Zaraz mu się przypomnie. Jasne. Dobrze. No i call center, nie? Jakby to jest tak jako osobny biznes tak naprawdę. Nie? Tak, call center, czyli jeżeli potrzebujecie ludzi, którzy będą dzwonili w waszym imieniu, to możecie się do Marcina zgłosić.
No dobrze, a powiedz mi proszę, jak patrzyłeś na innych przedsiębiorców, w jaki sposób oni się zachowywali? Ponieważ teraz jak prowadzisz doradztwo, to widzisz ich błędy. To jakie oni najczęściej popełniali błędy wtedy? Wiesz co, albo jakby chyba nie umieli wyważyć tak naprawdę podejmowania decyzji, bo najpierw właśnie trochę zwlekali, czekali, a później często już nie mieli wyboru i te decyzje były zbyt takie agresywne, nie? Że za szybko wszystko naraz i to nie do końca jakby nie umieli złapać takiego złotego środka. I mam wrażenie, że właśnie za dużo emocji w tym wszystkim było, że właśnie nie było trochę może na początku jakby chęci, a później czasu na przeprowadzenie Excela, na porozmawianie, na coś takiego. I za dużo w tym wszystkim było emocji, ale przede wszystkim chyba, że jakby mówi się tak, że przetrwa nie największy, a ten, kto najszybciej jest w stanie się dostosować. I tu chyba nie było do końca takiej chęci. Oczywiście widziałem takie piękne przykłady tego, jak firmy się umiały przebranżowić, przekształcić i rzeczywiście gdzieś tam dać radę i funkcjonować, ale albo wyjść właśnie na nowe rynki. No właśnie chociażby Confronter jest taką firmą. Teraz Time Two gdzieś tam się ten, gdzie stworzyli swój produkt, gdzie okej, widzieli, że w Polsce coś się podziało, no to jak mamy za chwilę 8 miesiąc dopiero, kiedy działamy międzynarodowo, a działamy już w ponad 10 krajach, nie? Więc jakby okej, tu się skończył rynek, ale mamy kompetencje, zgarnijmy mniejszy kawałek tortu, ale z 10 rynków, nie? I wtedy damy radę spokojnie. I to pokazuje, że można znaleźć super rozwiązania, coś, co wcześniej nie robiliśmy, teraz trochę zmuszeni, okazało się, że możemy ten biznes wyskalować kilkukrotnie, nie? Więc jakby też, no i teraz wracając do tego, co inni robili, no to właśnie cały czas było takie myślenie, że się nie da, nie? Że tu są obostrzenia, że coś. I ja się zgadzam z tym, że jak ktoś rzeczywiście prowadzi restaurację, to i teraz tego słucha i powie, dobra, to co ja miałem zrobić, to nie mam rady. Tak? Może na dowóz mogło być, że tam nie dowozimy, ale nawet gdzieś też w takich rozmowach to ktoś mówi, nigdy nie robiłem dowozu. Ja mówię, no ale to nie jest sytuacja, która była zawsze, tylko jest nowa sytuacja, więc ty też się nowo, masz na nowo do tego dostosować. Więc może takie, wiesz, zawsze tak robiłem, zawsze działało, chcę, żeby wróciło, żeby działało, nie? Ja mówię, dobra, a co zmieniłeś? No nic, bo chcę, żeby działało, zawsze działało, tyle lat nauki, tyle inwestowania, tyle maszyn, tyle leasingów, tyle wszystkiego. I mówię, no właśnie, no i teraz coś się zmieniło i trzeba się dostosować. Dokładnie, trzeba się zastosować, nie każdy się dostosowuje. Patrycja Kowalak tutaj napisała, że zdolność do dopasowania się do nowej rzeczywistości to właśnie podstawowa umiejętność przetrwania dla przedsiębiorców. Zgodzisz się? Zdecydowanie. Ja też się zgadzam. Marok Professional Project Management pyta tutaj zaczepnie, że nie wiesz, czym zarządzasz. Na zasadzie, że jak wymieniasz swoje firmy. Nie, ja mówię, jakie mam firmy. Ja mówię, jakie mam firmy, a nie czym zarządzam. Ja mam w prawie wszystkich firmach, ja je budowałem, rozwijałem ponad 20 firm i każdą jedną rozwijałem ja. Natomiast teraz mam zarządy i mam osoby, które w tym w dużej mierze zarządzają. Ja mam na przykład firmy, w których ja jestem raz w miesiącu tylko na spotkaniu 90 minut i tyle. Nie po to się buduje biznesy, żeby w nich zasuwać całe życie, nie? Tylko jakby ja uważam, że ja buduję biznesy po to, żeby realizowały moje cele, a nie żebym ja zasuwał na realizację celów biznesowych. Więc to jest też taka umiejętność, że jeżeli chcesz mieć więcej biznesów, to nie możesz być odpowiedzialny za wszystko w każdym z nich. Oczywiście myślę, że ma rację z tym, że powinienem wiedzieć, jakie mam biznesy. No tak, ale jak się myśli tak szybko jak ty, no to można się pomylić. Jak mnie ktoś zapytał, jakie mam nieruchomości, też bym mogła o jakiejś zapomnieć i też nie, jakby nie czuję się z tym jakoś tam źle. No dobrze, tutaj jedna pani mówi, że rozwiązania są super, dowóz, koszt czy klient w pandemii jest w stanie zapłacić więcej. No tak, dlaczego nie? No oczywiście, że jest. No, wiesz, nie wszystkich po pierwsze to dotknęło, po drugie ja na przykład mieszkam nie w Gliwicach, a pod Gliwicami, tak? No i tam akurat jakby rzadko zamawiamy coś, jesteśmy raczej w takiej dość komfortowej sytuacji, ale jeżeli już zamawiamy, to tam dowozi może jakieś 6-7 restauracji, wiesz? Jeżeli ja bym miał do wyboru tyle, ile mam tutaj w centrum Gliwic, no to czemu nie? Wiesz, no jakby mówimy, oczywiście za chwilę będzie pytanie, ale czy każdy? No nie, nie każdy, jasne, że nie każdy. Ludzie potracili pracę, pozamykali biznes, nie każdy, no ale ty nie jesteś nigdy dla każdego, nie? Jakby zawsze masz jakąś grupę docelową i masz ludzi, którzy kupią, tak samo jak część ludzi teraz zaczęło inwestować w nieruchomości, a mówimy, no przecież czy teraz jest dobry czas na inwestowanie w nieruchomości? No nie wiem, no część ludzi po prostu ma kasę i inwestuje, nie? Dokładnie. Na pewno jest teraz dobry czas inwestowania w nieruchomości. To też zależy w jakie nieruchomości i po co i jakie się ma cele swoje biznesowe, tak, na dłuższą metę. Klient się także dostosowuje do sytuacji, ale też trzeba wiedzieć, że w
wtedy, kiedy dowozisz na wynos, że tak powiem, posiłki, a no to oszczędzasz na obsłudze takiej, wiesz, na sali, kelnerka i te wszystkie inne historie, wystrój sali, po prostu te wszystkie kwiatki, inne historie, sprzątanie. W kuchni oczywiście, mam nadzieję. Tak, w kuchni mam nadzieję, że nadal się sprząta. Tak, to się jednak zmienia. Czy restauracji, które wstrzymały się i czekają na powrót, czy to czekanie ma sens, kiedy jest poduszka finansowa, czyli zastępcza praca, czy jednak to strata czasu? Jakby pytanie, czy chodzi o to, że mamy sobie poczekać, aż się otworzy, czy na przykład teraz się otwiera się na zasadach takich, jak niektóre restauracje się otworzyły. Ja jestem bardzo daleki od dawania rad jakichś takich, czy to podatkowych, czy prawnych, czy jakichkolwiek. To zawsze jest decyzja taka osobista, a teraz, no wiecie, niektórzy ludzie teraz kupują restauracje, tak? No bo jest na przykład okazyjna cena i wiedzą, że to nie będzie trwało wiecznie, a mogą teraz kupić taniej restauracje, które upadają, albo lokale po restauracjach. Tak, więc tu chodzi o to, że niektóre restauracje czekają na powrót, wstrzymały się i czekają na powrót. Ja odpowiem za siebie, że ja absolutnie nie jestem za tym, aby czekać na czegokolwiek i w ogóle się wstrzymywać. Ja bym wolała mieć 50% obrotu, ale chciałabym, żeby restauracja działała, chciałabym, żeby ludzie pracowali, żeby otrzymywali wynagrodzenie. Zawsze robię wszystko, żeby być, nie czekać na zapomogę od państwa, jakieś tego typu historie, tylko żeby wykonywać po prostu ruchy sama jako przedsiębiorca, które pozwolą mi czuć się panią sytuacji. Tak, jeżeli o to chodzi, to ja się zgadzam w 100%. Jeżeli można działać, to jasne. Tak, tutaj Moni pisze, że jeżeli pan Marcin tak szybko działa, jak mówi, to jest nie do gonienia, to nie dogoni go nawet Ferrari. Zgadzam się, potwierdzam, bardzo szybko mówi i no, jakby wam to powiedzieć, tak to po prostu jest. Że tak, Marcin szybko mówi, szybko myśli. Ale jeszcze jak przychodzą emocje, jak chcę coś przekazać, jak czuję, że mogę komuś w czymś pomóc, no to mi tak, no po prostu tak jest, no tak szybko mówię. Okej. Okay. Napisałeś książkę Rozwiń swoją firmę jako seryjny przedsiębiorca. Powiedz proszę, co w tej książce jest takiego, czego nie znajdziemy może w innych książkach dotyczących biznesu? No przede wszystkim myślę, że książki często są pisane przez jakby pisarzy, tak, teoretyków, a nie aż tak często znajdziemy książki pisane przez praktyków. Dodatkowo jesteśmy w Polsce, ja działam w Polsce, więc nawet jeżeli są praktycy, to często przetłumaczeni na przykład tam ze Stanów, tak? Więc to jest książka napisana przez praktyka dla praktyków. Książka, która jest napisana przez osobę, która przeze mnie, gdzie przez ostatnie lata rozwijałem biznesy, małe i średnie przedsiębiorstwa. To nie jest książka dla ludzi, którzy chcą zrobić korpo. Raczej to jest właśnie takie, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa, osób, które zamierzają otworzyć biznes, ale już z konkretnym pomysłem, dlatego że ja tam prowadzę tak trochę za rękę, właśnie dając po kolei działy. Czyli jakby zaprosiłem też tutaj do tej książki Mariusza Mszycę, który napisał tam rozdział o tym, jak napisać biznesplan, jak otworzyć pierwszą firmę, ale później dalej ja mówię, okej, jaką formę prowadzenia działalności na przykład prowadzić albo w aspektach prawnych, no to moje wspólniczki z kancelarii napisały rozdział. Ja tam piszę o marketingu, o sprzedaży, o podejściu, o budowaniu zespołu, o płynności finansowej i wszystkich tych działach po kolei, które są ważne, więc krok po kroku jest napisane wszystko, co jest potrzebne dla przedsiębiorcy, który się chce rozwijać dalej. Pisze też, jest rozdział bonusowy o właśnie też wyzwaniach finansowych, czyli jak sobie z tym radzić i tutaj Gabriela z mojego zespołu właśnie to napisała, no bo jeżeli ktoś dzisiaj, bardzo często jest w ogóle tak, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, Marcin, nie tyle chcę, co muszę się rozwinąć, muszę rozwinąć firmę, bo dzisiaj mam przerąbane. Czyli nie, że tam mamy punkt zero, albo że jest fajnie i chciałbym jeszcze lepiej, tylko jakby trochę taka sytuacja, jak ja przyszedłem do ciebie, nie? Mówię, ratuj. Tak. Dokładnie dla tych z was, którzy są w naszej społeczności od niedawna. My się znamy 10 lat, ale poznaliśmy się w takiej sytuacji, w której akurat Marcin szukał coacha, który go wesprze dobrym słowem albo nie wiem czym. Wiedzą, radą, nie wiem, pozytywnym nastawieniem. Wtedy, kiedy w swoim pierwszym biznesie, to był twój pierwszy wtedy biznes? No, ja tam miałem 3-4 wtedy i wszystkie właściwie no, z powodu jednego upadły. Tak, tak, z powodu jednego upadły. Akurat Marcin wtedy miał po prostu milion długu i pojawił się w moim biurze z informacją, że nazywa się Marcin Kokoszka, ma 23 lata, milion długu i to nie są jego jedyne problemy. Tak się poznaliśmy. Kiedy przekroczyłeś swój pierwszy milion? Rocznie, w 2013 roku. Czyli 2 lata po tym, jak zaczęliśmy razem pracować. Tak.
Dobra, czyli od tego czasu już no, idziesz tylko do przodu, rozwijasz się. Powiedz proszę, jakie popełniłeś błędy w swoich, no, znaczy nie wszystkie, co nie? Nie mamy tyle czasu, nie mamy tyle czasu, ale takie, jakieś takie, które mogą być pomocne dla osób, które nas teraz oglądają. No. Jakie popełniłeś ty błędy, których mógłbyś oszczędzić może tak innym? Chronologicznie, jakby pierwsze co, to ja w ogóle do, można powiedzieć, biznesu, przedsiębiorczości trafiłem z rozwoju osobistego, a tam z motywacji. Więc jakby pierwsze co, to taka droga była książka motywacyjna, jakieś wystąpienie, coś tak. Wow, super, w to wchodzę. I za bardzo byłem taki spompowany. Do tego stopnia, że wiecie, te wszystkie teksty takie, że jak znajdziesz pasję, to nie pracujesz ani jednego dnia więcej, tak? No i ja rzeczywiście tak mówię, lecę pasją, ja nie chcę pracować, że nie robię rzeczy, których nie lubię. Ja, zresztą widzicie, jak coś o czymś mówię, to od razu mam tam milion pomysłów, jakąś pasję, lecimy w to wszystko. No więc jakby olewałem rzeczy, które nie są dla mnie takie z pasją, tak? Czyli na przykład aspekty prawne, księgowe, płynność finansową, jaka poduszka finansowa, przecież to można zainwestować, niech to rośnie. Ja pojadę na kolejne jakieś, nie wiem, właśnie się nauczyć czegoś, później to będę wdrażał, albo co gorsza, nie będę się uczył, tylko od razu będę wdrażał. To oczywiście ma swoje plusy, ale najczęściej no, w taki sposób można utopić. No, kolejnym moim problemem było to, że albo nie pytałem mądrzejszych ode mnie, bardziej doświadczonych, którzy już przeszli tą drogę, a nawet jeżeli takie osoby miałem w swoim otoczeniu, to po prostu ich nie słuchałem. No, jakby ego wielkości Antarktydy i gdzie kokoszka będzie się słuchał, wiesz, jakby jakichś ludzi, którzy co oni mogą wiedzieć. Nie? No i tylko robię. Pojedyncze sukcesy utwierdzały mnie w tym, że tak jest. Nawet jakby cytuję siebie sprzed lat, to miałem takie o sobie mniemanie, że czego się nie dotknę, to to ozłocę. Nie? Jakby, o, jasne, to o czym dzisiaj, jakby od czego zaczęliśmy, powiedziałeś, że ja wszędzie widzę te możliwości i rzeczywiście tak jest, ale to nie znaczy, że ja rzeczywiście jestem w stanie robić, nie wiem, 50 rzeczy naraz, nie? No i kolejna rzecz, jednak trochę za szybko na początku otwierałem kolejne biznesy i ja byłem w stanie rozwinąć każdy z nich, ale nie wszystkie naraz. Więc tutaj okay. Tak jak był na przykład ten komentarz, tak, że nawet nie wiesz jak, no jasne, teraz nie wiem, jakie do końca mam tam te rzeczy, bo ja nimi nie zarządzam już, ale w danym momencie byłem bardzo zaangażowany w dany biznes, rozwijałem go, oddawałem zarządzanie i wtedy mogłem się brać za kolejny. No popatrz, ale ty mówisz, że oddawałeś zarządzanie, a ja znam, prowadząc szkolenie, o tutaj Sylwia mówi, o tak trudno na początku słuchać doświadczonych przedsiębiorców, trzeba się zmuszać. Ja patrzę czasami na ludzi, którzy, złota kokoszka, tak, kokoszka znosząca złote jaja. Tak, zostałeś właśnie kokoszką ze złotymi jajami. Dobrze. I poczekajcie, bo ja się rozpraszam. A mam tutaj pełnić szkoleniu funkcję. Tak, że co o szkoleniu? No, że ja mówiłem, że oddać zarządzanie ludziom. Tak, mówiłeś, że oddać zarządzanie innym ludziom, że tak po prostu oddajesz i to idzie. A ja prowadząc szkolenia bardzo często napotykam ludzi, którzy twierdzą, że no wiesz, oni nawet asystentki nie mogą zatrudnić, bo ojeju, po prostu źle w ogóle, nie wiem, zadzwoni, źle kawę kupi, źle biuro zamknie, wszystko muszą robić sami, nie mogą niczego delegować, po prostu wszystko, wiesz, osobiście muszą po prostu zrobić. Okej, okay, no to jest tak, że po pierwsze... Jak sobie z tym poradziłeś? No wiesz co, to po pierwsze to jest tak, że to nie jest tak, że ja tak owce ludziom jakimś dałem, wiesz, spotkałem kogoś na chodniku, mówię, chcesz być prezes? Nie? Jakby tylko to jest tak, że z kimś pracuję już jakiś czas, inwestuję w ogóle w rozwój tych osób, zresztą nie wiem, z moich ludzi u ciebie na szkoleniu było 100 osób może, gdzieś tam w sumie tak historycznie patrząc, tak? No ty jesteś takim złotym klientem, no, kurde, złota kokosza. No. Wiesz, ale serio, tak myślę, że mniej więcej tyle mogło być, gdzie rzeczywiście dużo osób albo na samej sprzedaży, ale też właśnie na budowaniu zespołu. Tak? No to, asertywności byli, nie, tak. No też, no także wiesz, tutaj sporo osób po prostu było jakby inwestycja w to, żeby się rozwijali. To, że ci ludzie się boją, że ktoś czegoś nie zrobi tak idealnie, tak dobrze, bardzo często mają rację, ale co z tego, tak? Nawet jak ktoś to zrobi 20% gorzej, to i tak ty będzie 80% zrobione nie twoją pracą, tak? Jakby o to chodzi. Więc jeżeli cokolwiek chcesz skalować, to musisz się pogodzić z tym, że będą jakieś błędy, że będą jakieś wyzwania. Ja oczywiście, że miałem nieudane rekrutacje, złe, byłem oszukiwany, byłem okradany. No to jasne, że takie rzeczy się zdarzają, ale to jest normalne. W dłuższej perspektywie, nawet jak coś takiego raz, dwa się zdarzy, trzy, pięć, to będziesz miał dzięki temu 10-20 osób, które świetnie działają, na których możesz bardzo polegać, którym możesz oddać całkowicie w zarządzanie, z którymi się super dogadujesz, przyjaźnicie się, rodziny się znają,
wszystko wtedy idzie fajnie. Mhm. Tak, czyli zrekrutować osobę, zainwestować w nią, oczywiście no, zdając sobie sprawę z tego, że może jednocześnie też realizować się gdzieś indziej, no ale to tak to już jest, czyli inwestujesz w tą osobę, z którą pracujesz, tak aby się to wszystko, że tak powiem, sklejało. Tutaj jest pytanie od razu, jak wybrać i wyszukać właściwych ludzi. No i kolejno przekazujesz im zakres obowiązków. Ja mam tak, że ja testuję ludzi na określonych obowiązkach, niższych. Jeżeli się sprawdzają, no to stopniowo idą dalej, idą wyżej. No i jakby spokojnie, mając teraz, nie wiem, szefową marketingu, szefową sklepu online i szefową, czego jeszcze mam? Zaraz mnie tutaj opierdzielą, że nie wiem, czego mam szefową. Marketingu, sklepu online i eventów. Tak, Agata, eventów. To Agata się na bank zaraz tutaj. Zjedzie mnie, tak. Agata, pamiętam o tobie, kocham cię. No to właśnie, jeżeli mam te trzy szefowe, no to jestem spokojna, że one robią to, co mają robić, no ale jednak przez wiele lat docierałyśmy się w tej swojej współpracy, ja obdarzałam je zaufaniem, one obdarzały zaufaniem mnie stopniowo, no ale każda z nich, jak przyszła do RBC po raz pierwszy, zapakowała zamówienia, tak? Czyli to jest po prostu no, takie stopniowe. No przecież u mnie Jarek, który teraz jest prezesem chyba trzech czy czterech spółek, no to on był na początku jako nawet, nie wiem jak to powiedzieć, czy informatyk, no on potrafił do jakiegoś biura na przykład jechać, żeby toner wymienić, nie, w drukarce. I on od tego jakby taki. Ale to było 10 lat, no tak, 10, no, nawet więcej, no tak, 12 ale to lat wiesz, temu. O to właśnie chodzi, nie, że nie od razu rekrutujesz prezesa, nie? Mhm, dokładnie. To buduje się. Mhm. Bernadetta Polak mówi, a jak się ma firmę jednoosobową, to jakie są rady? No jeżeli masz firmę Bernadetta jednoosobową, to tak naprawdę jesteś po prostu samozatrudnioną osobę, sobą i ja ci mogę, ty czytaj tutaj co mówią, i ja ci od razu mogę powiedzieć, że twoim zadaniem jest uwalniać twój własny czas, abyś robiła tylko, nie wiem czym się Bernadetta zajmujesz, ale abyś mogła skalować swój biznes i żebyś robiła tylko i wyłącznie te rzeczy, do których jesteś na chwilę obecną niezbędna, a żeby całą resztę robił ktoś inny. No tak. Poza tym nie musisz zatrudniać tych osób, możesz na przykład outsourcing zrobić, tak? No zakładam, że korzystasz z biura rachunkowego i wiesz, też nie zatrudniasz tych osób, a jednak ktoś cię w tym temacie wspiera, tak samo marketingowo. Ktoś może za ciebie robić kampanię, strony internetowe, inne rzeczy, więc jest tak. Natomiast ja myślę, że taką pierwszą osobą, bo tu jest pytanie, jak zrekrutować dobrych ludzi, może tu od razu też przy okazji powiem, że jeżeli ktoś się zastanawia nad zatrudnieniem pierwszej osoby, to powinna być to osoba taka na zasadzie asystentki, czyli że tam naprawdę asystenta, że ktoś wspiera cię w wielu działaniach, które dzisiaj zajmują ci czas, są powtarzalne, a mógłbyś bez problemu je zlecić komuś bez uszczerbku na biznesie, nie? Czyli nie do końca zlecisz wykonanie usługi, produkcji czy sprzedaży, ale na przykład, nie wiem, odpisywanie na maili, chodzenie na pocztę, wiesz, no wiele innych gdzieś tam, umawianie, potwierdzanie spotkań, takie rzeczy może ktoś za ciebie robić, a tobie to nawet gdyby to miało ci zaoszczędzić 2 godziny dziennie, to i tak prawdopodobnie ci się to opłaca. Dokładnie, ponieważ ty wtedy będziesz mogła zająć się po prostu tym, co daje wyższą stawkę godzinową. Renata Szwarc tutaj ma takie dość, przepraszam, że Renata to powiem, takie typowe zmartwienie. Mówię typowe, dlatego że wielokrotnie je czytałam, a jak pracownik odchodzi i otwiera taką samą firmę. No tak, no to mam tu dwie rady, bo to zazwyczaj pytanie to pada w kontekście takim, czy inwestować w ludzi, bo jak odejdzie i otworzy taką firmę, to właściwie nauczy się za moje. Więc ja wtedy zawsze odpowiadam, a co jak w tą osobę nie zainwestuje, że ona zostanie. Nie, jakby to jest pierwsze, a drugie, no to jest coś takiego jak umowa lojalnościowa, tak? Więc jakby możesz coś takiego podpisać, jeżeli zatrudniasz legalnie na umowę o pracę, no to wtedy możesz z taką osobą podpisać umowę lojalnościową. To ma oczywiście swoje plusy i minusy, zawsze dobrze to z kancelarią sobie omówić, dlatego że plusem jest to, że ta osoba przez określony czas w tej umowie nie może świadczyć jakby usług konkurencyjnych, czy nawet pracować dla branży, jakby dla firm w branży, które są konkurencją, no ale też ty jesteś zobowiązany do tego, żeby później, nawet jak ta osoba u ciebie nie pracuje, przez część czasu płacić część wynagrodzenia tej osobie. Więc no oczywiście możesz taką osobę też zwolnić z tej lojalki, nie? Więc, to takie jakby są plusy, minusy, ale jest to jakieś rozwiązanie. Jak najbardziej, jeżeli ktoś, kto pracuje w RBC, by chciał odejść z RBC i otworzyć swoją własną firmę szkoleniową, buziaki na drogę, idź, otwieraj, rób. Ponieważ każdy pracownik gdzieś spędzi z tobą jakąś część twojego życia i ja sobie zdaję
ja sobie zdaję sprawę. Ta książka jest na stronie kamilarowińska.pl do kupienia. Taka o, rozwiń swoją firmę. A w związku z czym, jeżeli po prostu ta osoba za jakiś czas będzie chciała gdzieś indziej prowadzić swoją działalność, rozwijać swój potencjał, to jest w porządku. Ja inwestuję w ludzi, których zatrudniam stopniowo, w związku z czym to nie jest tak, że ktoś przychodzi do pracy i od razu go wysyłam na studia MBA za nie wiadomo jakie pieniądze, czyli stopniowo w nich inwestuję i za każdym razem mnie się to zwraca. A jeżeli wyjdą z mojej firmy mądrzejsi niż przyszli, to jest to dla mnie ogromny komplement i wręcz moja taka misja po prostu, żeby spotkać jakiegoś człowieka, zbudować go na jakimś etapie, wymienić się usługami, ja jemu coś, on mnie coś i żebyśmy po prostu, jeżeli ktoś no nie ma mi nic więcej do zaproponowania albo ja jemu, to żebyśmy się rozeszli i to jest okej, ale przez ten czas wspólny razem zarobiliśmy po prostu jakieś pieniądze, zrealizowaliśmy jakiś projekt i jest to jakby tak najnormalniej okej. Więc nawet jeżeli ktoś by spod moich skrzydeł wyszedł i zaczął prowadzić szkolenia, ty poniekąd też przecież wychodzisz od RBC, czy Mariusz Mszyca, czy Kuba Gromek, czy Joanna Ceplin, która ukończyła Akademię Trenera, to jest w porządku. To jest dla mnie tylko ogromna radość, że ludzie, którzy ze mną się rozwijali, teraz rozwijają swoje biznesy. Jeżeli ty jesteś dobra, to nie jest tak, że ten ktoś ci, ojeju, zabierze ci klientów czy coś takiego. To nie. Jeżeli ty świetnie prowadzisz swoją firmę, to będzie to jakby w porządku. Ja myślę, że to jest też tak, że ludzie odchodząc to czasami widzą taką przewagę konkurencyjną w cenach, ale to bardzo często oparte jest na przykład o nielegalność działań, tak, że ktoś bez działalności w domu sobie coś tam robi i długoterminowo, uwierzcie mi, to nie jest wasza konkurencja. A dwa, jeżeli bym miał dać taką radę, żeby ludzie na przykład nie odchodzili, to po prostu im zapewnicie świetne warunki. Ja staram się rzeczywiście jakby też dawać takie warunki, żeby na przykład ktoś przez na przykład dość długi czas rozwijając swoją firmę, no jakby też nie miał, jakby żeby u mnie miał tak dobre warunki, żeby długo gdzieś tam samemu działając nie doszedł do takich warunków. Wiesz, jakby o co tak, mi żeby się tak dwa razy zastanowił, zanim po prostu odejdzie. Ludzie płacą tak dobrze, że im się nie opłaca otwierać swojego biznesu. Czy tam płacę, czy mają inne jakieś rzeczy, wolne na przykład, czy jakieś tam, no po prostu takie rzeczy, na których im zależy. Dokładnie. No i teraz tutaj ktoś się mnie pytał, a co w przypadku, a co w przypadku działalności gospodarczej usługowej, stylizacja paznokci plus sprzedaż bezpośrednia urządzeń? No co, no na pewno ja bym się starała rozwijać się w tej kwestii. Wiesz co, to jest stylizacja paznokci, że tutaj sobie robisz paznokcie ładne i w ogóle. No, nie chodzisz. Ja ostatnio byłem, bo też jeden właśnie taki punkt wspieram jako doradca biznesowy. Nawet opowiadałem o to, może opowiem fajną anegdotkę. Bo żeby być dobrym przedsiębiorcą, bo teraz tutaj bardzo dużo osób mówi właśnie o tym, dobra, jak prowadzę sam firmę, a jak prowadzę takie, jak ktoś odejdzie, czyli mój pracownik i będzie sobie robił swój biznes. To jest dla mnie właśnie osoba samozatrudniona, która jest bardzo jakby robi, jest fachowcem bardziej niż przedsiębiorcą. A jakby ja tak sobie myślę, że ja szkolę bardziej przedsiębiorców, czyli osoby, które chcą stworzyć albo samograje, albo duże firmy, takie, które rzeczywiście są przedsiębiorcami. Ja na przykład wspieram teraz jeden taki zakład właśnie, gdzie tam są dwie pracownice, które właśnie robią paznokcie, robią masaże, robią różne takie rzeczy. I ja jestem w stanie bardzo skutecznie wspierać ten zakład, gdzie tam podnosimy sprzedaż, widoczność, kampanię, legalność tych działań, wszystkie te rzeczy. A jak ja kiedyś zaczynałem, bo ja też działałem w marketingu sieciowym, współpracowałem z taką firmą, która miała tam perfumy jakieś i później wprowadzili pierwszą serię kosmetyków, cztery różne kosmetyki, tam były jakieś takie do jakieś kremy, coś takiego. I ja oczywiście jako dobry lider mówię najpierw stosuj, później sprzedawaj, ale czułem, że jeden z kosmetyków jest taki nie bardzo. I na jednym ze spotkań podchodzę do takiego lidera, bo przecież nie będę na forum mówił, że tam coś jest spieprzone. No i mówię, wiesz co, ale ten krem do tych stóp to on jest jakiś słaby. Ja w ogóle cały dzień chodziłem, jakiś piasek tam czułem, a on mówi, Marcin, bo peeling się zmywa po użyciu, nie? Więc ja, uwierzcie mi, jak wróciłem po prostu do domu, to ja na kafelkach, to jak na łyżwach, nie? Więc... I teraz wiecie, z tą wiedzą, wiecie, ja nie jestem fachowcem od robienia paznokci czy od kremów, ale jestem w stanie pomóc biznesowi. Nie? I właśnie o to chodzi w tej książce też, że
Ja nie muszę pisać o zakładzie kosmetycznym, ja piszę, jakie mechanizmy funkcjonują w tym, żeby zwiększyć sprzedaż, żeby działać legalnie, żeby wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności. Dokładnie. Zwróćcie uwagę, jak to jest, że wtedy, kiedy się idzie na studia biznesowe, na studia MBA, na uniwersytet, to tam przecież nie uczą dokładnie, jak zarządzać salonem fryzjerskim, jak zarządzać myjnią samochodową, tylko ogólnie uczą tego, jak zarządzać biznesem i później tą osobę wyślesz po prostu do myjni samochodowej, wyślesz go gdziekolwiek i on sobie poradzi, ponieważ pewne mechanizmy działają bardzo, 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 jakby to powiedzieć, uniwersalnie. Co uważamy o dotacjach z Unii Europejskiej i tak dalej, z Urzędu Pracy? Ja powiem, że ja nie biorę, bo nie mam czasu się tym zająć i no generalnie jak tam kiedyś się ktoś pojawi i powie, Kamila, ja ci to ogarnę, to powiem, że dobra, ale nie jestem osobą inicjującą tego typu historię, a ty? No ja jakby też mogę powiedzieć, że jeden z najlepiej oglądających się filmów na moim kanale na YouTubie to jest właśnie taki, gdzie mówię, dlaczego nie biorę dotacji. Nie, no bo właśnie i tam tłumaczę, więc jakby ja mam jedną regułę taką, w sensie jedną radę, jeżeli ktoś chce brać dotację, to żeby ona była po pierwsze powyżej 200 tysięcy złotych, bo poniżej to koszty administracyjne po prostu bardzo mocno zjadają, a konsultowałem to z kilkoma osobami, które brały dotację, a po drugie tylko na projekt, który i tak byś wszedł bez tej dotacji i na który cię stać. Bo tam jakby tyle jest różnych zawirowań z płynnościowym, później z niewypłacaniem tego, że to jest, moim zdaniem jest to strasznie ryzykowne. Mm-hmm. No, więc... Ja nie mam czasu na taką administrację, mnie zwykła administracja po prostu powala i integracja z Optimą, a jak ja bym się jeszcze miała zajmować po prostu tym, żeby rozliczać te całe wnioski, to bym się wykończyła, więc ja wolę te pieniądze po prostu na piechotę zarobić sama sobie, więc... Mówią, że gorzej cię słychać niż mnie, więc musisz być taki bardziej głośniejszy. Dobra. Bo wiesz co, bo jak ja mówię, to ja się odwracam do ciebie, bo ja tak czuję, jakbym do ciebie mówił, a ty mówisz bardziej tu i to wtedy dobra. To ja będę tu. Dobrze, więc kwestia dotacji, na przykład Mariusz Mszyca, tak. Agnieszka napisała, że jeśli chodzi o dotację, to właśnie jestem przez to w dupie. No nie tyle przez dotację, co przez to, jak wybrałaś dotację i jak przemyślałaś tą kwestię i tak dalej. Więc bardzo ważne jest to, żeby to No ale taki rozważyć. Może być ostateczny efekt. Nieważne, ale ostateczny efekt może być właśnie taki. Mariusz Mszyca, autor książki Jak stworzyć swój pierwszy biznes, wziął taką dotację i co? I zbudował halę, prawda, produkcyjną i tam ciągle ma te kontrole, ale on to lubi takie rzeczy po prostu. I u niego to człowiek świetnie Excel, poszło. Nie, to... Tak, to jest człowiek, który po prostu zasypia przy Excelu, budzi się rano, ogląda od razu swoje tabelki, więc no po prostu jeżeli ktoś jest taki i uwielbia takie rzeczy, to świetnie może się w tym odnaleźć. No dobrze, czyli już wiemy, jakie błędy popełniłeś, czyli to, że tak no, szybko, na dziko, że nie słuchałeś po prostu mądrzejszych, bardziej doświadczonych. Nie robiłem poduszki finansowej. Nie robiłeś poduszki finansowej, tylko i wyłącznie rozwalałeś pieniądze. A coś jeszcze? Wiesz, no jakby tych błędów no wiem, no na pewno dużo. W dół, ale to nawet nie tyle rozwalane, bo nawet jak ktoś powie tak, że dobra, ja nie rozwalam kasy, ale inwestuję, to i tak, nawet jak masz możliwości inwestowania, to warto gdzieś tam chociaż trochę mieć właśnie zaoszczędzone. Kolejny mój błąd to był taki, że ja wszędzie zawsze się nasuwam, że musisz ciągle właśnie wychodzić z inicjatywą, ale ja do przesady ciągle wymyślałem. Miałem coś, co działa, ciągle wymyślałem nowe, ciągle nowy marketing, ciągle nowe produkty, ciągle nowe usługi, nie skupiając się na tym, co już u mnie działa. Teraz dużo bardziej wychodzę z takiego założenia, to się nazywa właśnie trakcja, czyli jak mam coś, co działa, to 80% inwestuję w to, co działa, żeby to wyskalować tak daleko, jak mogę to skalować, a dopiero 20% budżetu, czasu poświęcam na ciągłe na wymyślanie nowych rzeczy. Tu mówię tak, głośno. Ale też zwróć uwagę na to, że Maciej się pyta, czy prywatne pieniądze też rozwalałeś. Czekaj, bo ja się wybiłam z rytmu. Co ty powiedziałeś przed chwilą, że co? Że ciągle inwestowałem, atrakcja, tak. Inwestowanie. Atrakcja, inwestowanie. Ale zwróć uwagę na to, że ty analizujesz w ogóle biznesy, a moim zdaniem większość ludzi jest tak zajęta zapieprzaniem w swoim biznesie, że w ogóle nie analizują tego, co robią. Mhm.
co im przynosi zyski, co być może im przynosi straty. No tak, bo to jest, wiesz, tak jak żeby zobaczyć las, trzeba z niego wyjść, nie? Tak. I to jest tak, a ludzie są w biznesie, a nie pracują nad biznesem. Mhm. Są pracownikiem swojego biznesu, jakby mimo że są jakby szefem i właścicielem, ale nie pełnią tej roli. Tak, ale myślę też, że właśnie bardzo często są tacy zamknięci, mają takie klapki na oczach i działają z pozycji strachu. Pamiętasz to takie ulubione powiedzenie, że niektórzy grają, aby nie przegrać, mhm. a my gramy, żeby wygrać? Dokładnie. I mam wrażenie, że na przykład takie osoby, czasami znam kogoś, kto już mu się ten biznes tak trochę nie spina, już to zaczyna nie mieć sensu, mhm. i już jest trochę wykończony tym, ale na przykład mówi, że nie, bo klienci na pewno odejdą, mhm. nie, bo nikt nie zrobi tego lepiej niż ja, nie, bo coś mhm. tam, nie, bo jak powiem to klientom, to się na mnie obrażą i tak dalej. Ale tak samo rekrutują przy tej samej zasadzie. Zamiast wziąć kogoś dobrego, to z jakiegoś powodu się boją i biorą kogoś przeciętnego, bo będą mieli nad nią kontrolę, czy nad nim kontrolę mhm. będą ten i właśnie rekrutują tak, żeby nie przegrać, a nie żeby wygrać. I też nie zatrudniają talentów, co jest no. Mhm, dokładnie. Może tu, tak? Czyli czy tak. te prywatne pieniądze Tak, czy rozwalałeś no. pierwszy... Ja niestety dość długo nie traktowałem pieniędzy jako prywatnych i zawodowych, a od kiedy jakby po prostu gdzieś, wiesz, miałem kasę, po prostu otwierałem, bo to najczęściej było tak, jakiś biznes mi zarabiał dobrze, ja dostawałem te pieniądze prywatnie, no ale ja jako inwestor otwierałem kolejne dwie firmy, kolejne mhm. cztery firmy, więc ciężko było mówić o czymś takim jak prywatne pieniądze, skoro ja wszystkie pieniądze inwestowałem w kolejne biznesy. Później oczywiście się tego nauczyłem, teraz mam coś takiego jak wypłata, tak, mając swoje biznesy. Też mam wypłatę, no. No, no i teraz mam prywatne pieniądze i teraz sobie inwestuję. Część oczywiście, że wydajemy, no po to człowiek też zasuwa, żeby sobie po prostu je wydawać, tak? No teraz gdzieś tam myślimy o jakiś, wiesz, trochę może życiu za granicą gdzieś tam, czy właśnie jakiś taki, więc też tam sobie troszeczkę odkładamy na to, więc kiedyś nie miałem czegoś takiego jak prywatne pieniądze, a teraz zarządzamy tym w dużej mierze przy pomocy mojej żony. Lepiej. Lepiej, tak. No wiadomo, pozdrowienia dla Sary. Tak. A propos Sary i a propos żony, bo ja byłam świadkiem na ślubie tego mężczyzny, dobrze się ożenił i chcę wam powiedzieć, że Sara, żona Marcina, napisała rozdział do książki właśnie tej Rozwiń swoją firmę, który jest najczęściej komentowanym rozdziałem. A ten rozdział to jest Jak żyć z przedsiębiorcą. Czyli ona daje rady po prostu, jak żyć z takim człowiekiem. Znowu tutaj się ludzie skarżą, że słabo cię słychać, więc musisz mówić troszeczkę głośniej. Dobrze. To tutaj ktoś się ciebie zapytał, poczekaj, czym się kierowałeś, to ty się zastanów, czym się kierowałeś, a ja wam tylko powiem, że niezwykle ważne jest to, abyście w swoim biznesie pamiętali, że pieniądze firmy to są pieniądze firmy, a wasze pieniądze własne, jako człowieka, który zarządza tą firmą, pracuje w tej firmie, to są dwie różne sprawy. I że każdy, kto prowadzi biznes, powinien sobie wypłacać wypłatę. Ludziom się wydaje, że jak przychodzą do mnie na szkolenie, to sobie mnożą ilość biletów razy, wiesz, cenę szkolenia i im się wydaje, że ja mam te pieniądze w kieszeni, co nie? W ogóle jakoś nie policzyli tego, że być może ja zatrudniam 15 osób na etat, że mamy płacić jakieś podatki, lokale. Że mamy jakieś koszty stałe i tak dalej, reklamę. Tylko reklamę i w ogóle nie. Oni sobie tak po prostu wyobrazili, że ja to, nie wiem, wsadziłam do kieszeni, poszłam, kupiłam po prostu Porsche, co nie? Nie, to jest tak. Tak, no kupiłam, ale nie za to, ale za inne pieniądze. No i teraz uwaga, jest tak, że, ale przepraszam, ja kupiłam Porsche dopiero wtedy, kiedy już mnie było stać na 10. No, znasz tą zasadę. Tak, to dokładnie. Tak, i to jest ta niesamowita zasada, której niektórym brakuje, ponieważ oni wszystkie pieniądze, które są firmowe, zwłaszcza jak mają działalność gospodarczą, no to po prostu od razu ją rozwalają. Myślą, że to są ich pieniądze. Tak, tak. I potem, o kurde, nie mam na podatek. No tak. To co wtedy można zrobić? No zarządzać tymi pieniędzmi, no szczególnie kiedy mamy biznes sezonowy, tak? No to też jest tak, że bierzesz i na przykład w lato tam ktoś zarabia, bo ma knajpkę nad morzem, tak? A w zimę później jest problem, nie? Więc jakby patrzę, jakie mam roczne przychody, dzielę to przez 12, ustalam odejmuję sobie, trochę. Odejmuję trochę, tak? Przede wszystkim odejmuję na podatki czy na jakieś inne rzeczy i dopiero wtedy sobie wypłacam kasę, która mi się należy. I co z tego, że zarobiłeś, nie wiem, tam 60 tysięcy w danym miesiącu, skoro średnio ci wychodzi, że możesz wypłacić 8, czy nie 10. No wypłacasz 8 czy 10, reszta niech leży i czeka, bo przyjdzie zima. Dokładnie. I dopiero jak podliczysz rok,
cały i się okaże, że zostały po prostu w firmie pieniądze, to część możesz sobie wypłacić jako bonus pracownikom i sobie. I to jest jakaś trzynastka, jakiś bonus, ale dobrze by było, żeby pieniądze w firmie zostały po to, aby ta firma mogła się rozwijać albo chociażby przeżyć w czasie pandemii. No tak. Tak? Albo żeby zainwestować w czasie pandemii, tak. Bo inni upadają i masz okazję teraz zwiększyć swoją skalę biznesu. No. Tak, bo inni po prostu nie zaoszczędzili, a ty owszem. No to co tam z tym kierowaniem? Agata się tutaj pyta. To jest pytanie, czym ja się kieruję, szukając pomysłu. No ja nie szukam pomysłów, to jest pierwsze, bo ja po prostu mam ich za dużo, muszę jakby eliminować. Natomiast on się budzi z pomysłem. No więc to jest takie pierwsze. Ale jak już na to patrzę, to oczywiście finanse są ważne i kiedyś nawet mniej na to patrzyłem niż... W sensie kiedyś bardziej patrzyłem na finanse. Chodzi mi o to, że szukałem rzeczy, w których jestem dobry. I to było na początku. Później już patrzyłem na to, czy ja mam ludzi, którzy mogą być w tym dobrzy. Przykład kancelarii. Ja nie jestem prawnikiem. Ja jestem wspólnikiem kancelarii, przedsiębiorcą. Nie jestem radcą prawnym, nie jestem adwokatem, więc musiałem mieć dobrych ludzi wokół siebie. Ale przede wszystkim u mnie w dużej mierze wychodziły pomysły z potrzeby rynku. Czyli jak ja już miałem jakiś jeden biznes, na przykład miałem, dobra, biura kredytowe. Widziałem, że ludzie na przykład bardziej z internetu, gdzieś tam mam klientów z całej Polski, nie jestem w stanie ich obsłużyć offline'owo, otwieram porównywarkę finansową. Dużo ludzi nie może gdzieś dostać w ogóle finansowania, a ja mam doświadczenie z wychodzenia z długów swoich, więc otwieram firmę oddłużeniową. Część klientów przychodzi i mówi: Marcin, ale ja mam problemy z płaceniem faktur, więc mam długi, ale dlatego, że ktoś mi nie zapłacił. Więc mówię: dobra, przydałaby się kancelaria, żeby iść na przykład zindykować dla nich te pieniądze, tak? Albo mówią na przykład: dobra, ja mam długi, ale mam też kredyt frankowy i tylko kancelaria może się tym zająć. Więc rynek mi mówił, czego potrzebuję. Klienci mi mówili, ja niestety dość długo używałem takiego słowa, zresztą na mastermindach też, że mówię: przy okazji robimy coś, nie? Że to tak było, bo to tak naprawdę przy okazji. Teraz staram się tego tak nie robić i analizować rzeczywiście jako biznes, ale bardzo długo mi rynek mówił, na co jest zapotrzebowanie. Słuchałem klientów i oni mi mówili, jakie mam wdrożyć nowe usługi, bo oni tego potrzebowali. Okej. A gdybyśmy tak zeszli, wiesz, troszeczkę... Karolina pisze, że kurczę, ja wszystko traktuję jak firmowe, muszę pomyśleć nad rozdzieleniem. No tak, dobrze by było. Ale teraz sobie tak myślę, że na przykład gdybym ja miała salon, no nie wiem, do paznokci i załóżmy, że robimy taki salon, tam robię paznokcie, to pewnie myśląc sobie, starałabym się jak najszybciej spowodować taką sytuację, w której miałabym drugie biurko w tym salonie po to, żeby podnająć je komuś i żeby ten ktoś też robił paznokcie i żebym ja dostawała chociaż tam, nie wiem, po prostu mały procent z tych paznokci zrobionych przez kogoś, albo żebym dostawała po prostu pieniądze za nie wiem, za tą przestrzeń, co nie? I miała swoje zapłacone. Więc to już bym było cudnie, ale zrobiłabym tak dlatego, że nie boję się, że do mnie nikt wtedy nie przyjdzie. A ludzie bardzo często się boją. Ojeju, jak jeszcze ktoś będzie robił paznokcie, to zabierze wszystkich klientów. Wiesz co, ja mam koleżankę, która świadczy usługi jakby takie, nawet nie wiem czy dietetyczne, bardziej pomaga ludziom wyjść z jakichś chorób poprzez też odpowiednie jedzenie. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy ona taką osobę dodatkowo wzięła, to nagle się ludzie ją zaczęli pytać, a jakie teraz ty masz stawki? Bo dla nich było naturalne, że skoro ona jest tą marką i kogoś wzięła, to ona teraz będzie brała wyższe stawki i ona nie dość, że miała więcej klientów, jeszcze zarabiała na tym, że ktoś u niej pracował i że część klientów tam odsyłała i mogła właśnie sama dzięki tylko temu zabiegowi podnieść swoje stawki, bo ona wtedy już była tą osobą, która tam była od zawsze, nie? I znana z tego. Dokładnie. I najpierw jakbym wydała takie stoisko, to potem bym pomyślała, ok, jeżeli ktoś do mnie przychodzi na paznokcie i robi sobie manikir i robi sobie pedikir, a u mnie, to pewnie bym pomyślała o tym, żeby mieć w tym moim saloniku na przykład jakieś zajebiste, przepraszam za zwrot, ale już jest 21, więc można, jakieś obstrzałowe po prostu kremy do rąk, ale nie jakieś tam za 8 zł, tylko takie wiecie, no naprawdę grube po prostu kremy do rąk i na przykład kremy do stóp, jakieś tam maści, co nie? Ostatnio dowiedziałam, że są z krwi smoka. Są. No ja też widziałam. Widzisz. No z krwi smoka no i na przykład. I mam jakieś kremy, które po prostu idą. Albo jakieś tam, nie wiem, odżywki po prostu do paznokci, suplementy i tak dalej. Czyli bym zainteresowała się tą tematyką bardziej. Jakbym robiła paznokcie, to bym potem się zastanawiała, ok, co ja mogę zrobić, żeby mieć wyższą stawkę godzinową. Zakładam, to jest moje założenie, że wyższa stawka godzinowa przy paznokciach jest wtedy, kiedy uczysz innych, jak oni mają robić te paznokcie. Czyli bym zrobiła wszystko, żeby być instruktorem od tych paznokci.
tak? I bym wtedy kombinowała w tym kierunku. Albo bym może jakieś tam rękawiczki bawełniane po prostu zamówiła, które bym też klientkom sprzedawała z jakimś tam kolagenem albo jeszcze nie wiadomo czym, tak żeby przy tej jednej wizycie mogło się stać po prostu więcej. Albo bym wzięła na przykład w komis albo w dystrybucję jakieś bransoletki albo jakieś tam po prostu biżuterię. No wiecie jak to jest, dziewczyna przychodzi, tutaj niby paznokcie, tralala, ale jak już ma takie ładne paznokcie, a tutaj widzi jakieś pierścioneczki, duperszmity, no to po prostu co, no żal nie wziąć, co nie? I już sobie przymierzasz, myślisz, że właściwie taki mi tu pasuje po prostu do paznokci, to sobie wezmę. Czyli zwiększałabym po prostu koszyk poniekąd tych swoich usług. No albo później jakieś zabiegi, tak? Czy tak jak na przykład, wiesz co, do Oli przecież, do której ty też chodzisz, tak? No tak. Do fryzjerki jakby, tak? Czy tam w salonu fryzjerki. Ty też tam no to, chodzisz. No, chodzę właśnie, ale ja nawet nie tyle, żeby ona mi właśnie włosy zrobiła, tylko jak widzicie tutaj takie trochę prześwity, no to ja tam idę na przykład na jakiś peeling, oprócz tego mam jakiś zabieg kofeinowy, oprócz tego kupiłem tam jakiś szampon, że jeszcze 5 lat temu to chyba na 3 lata by mi stykło na szampony, żeby, a teraz po prostu jakiś specjalistyczny, no ale jakby po części leczy, tak? Jakby to nie jest tak, że fryzjer, tylko jakby popatrzcie, mam peeling, mam jakiś tam zabieg właśnie z jakimś tam szamponem, to trwa 20 minut, ja tam w ogóle zostawiam parę stówek, żeby to było wszystko zrobione, kupując jeszcze ten szampon i kupując jakieś psikadło jeszcze na noc. I to jest piękny przykład tego, że czas pół godziny, tak? Ale tam tak naprawdę, nie wiem, fryzur by trzeba było zrobić pewnie, nie wiem, 15, żeby wyszła taka sama stawka. Ale jesteś skrojony na czystówy i wychodzisz zadowolony. I to jak? No to właśnie o to chodzi. No dobrze, co tutaj jeszcze pytacie? Co z tym głosem Marcina? Rozmawia. Słychać elegancko, ciebie, bardzo no. Dobrze. Rozmawiasz z żoną o wszystkich kwestiach firmowych? Tak. Odkąd, od bardzo długiego czasu jest tak, że w ogóle jeżeli wchodzę w jakikolwiek nowy temat, to wtedy żona musi o tym wiedzieć i musi jakby to poprzeć, dlatego że to jest jakby koszt, ale nie tyle finansowy, co życiowy, nie tylko mój, ale jest to nasz. Jeżeli ja na przykład teraz robiąc doradztwa, czy na przykład szkolenia, jeżeli jeszcze teraz okej, online większość, ale jak ja jadę na przykład chociażby do ciebie na szkolenie, to ja zazwyczaj jadę do Warszawy albo do Trójmiasta. Ja muszę wyjechać dzień wcześniej, wrócę dzień później, mnie nie ma w domu dwie noce. Żona jakby, to nie jest tak, że ja za każdym razem pytam żony. Raz ustaliliśmy, że skoro ja w to wchodzę, to tak to będzie wyglądało. To jest koszt rodzinny, który ponosimy za to, więc moja żona na dzień dobry musi wyrazić jakby na to zgodę. Jak cokolwiek później zmieniamy, zazwyczaj w górę, w sensie takim, że jest zaangażowanie większe, to też to razem ustalamy. Mhm. Nie? Bo to. Tak. No dobra. No tak. Ja rozmawiam bardzo dużo z moją żoną i jakoś. No tak to się chwali. To się chwali. No, mąż ja idealny, mówiłam. Cały czas jej to mąż powtarza, idealny, no, ona tak. Mówi, nie, jak to się musi starać. No to się staraj się. Dobrze, i tutaj jeszcze było bardzo ciekawe pytanie. A jakieś pomysły dla pracowni krawieckiej? Przez pandemię nikt nie myśli o szyciu ubrań. Asienko, co ty opowiadasz? Jak to nikt nie myśli o szyciu ubrań? A czy garnitury można też zwiększać, czy tylko zmniejszać? Bo przez pandemię dużo osób ma teraz potrzebę zwiększania garnitury. Tak, można z nich robić kamizelki. Okej. Okay. Albo krótkie spodenki. No, ja się nie zgadzam z tym. Tak, ja też się z tym nie zgadzam, ponieważ ja cały czas kupuję ubrania non-stop i mogą ludzie podczas pandemii przychodzić masowo na przeróbki, ponieważ mają czas na przykład przegląd swojej szafy i przejrzenie masy swoich ubrań, w których już nie chodzą. No nie mogę zostawić tych włosów w spokoju, bo mi spada grzywka. I przychodzą po prostu ludzie, którzy zrobili na przykład przegląd szafy. O, Magdalena Tułecka pisze, że potrzebuje super. Edufarma na tak, Instagramie. Super krawcowej. No właśnie. Ja też bym potrzebowała super krawcowej, dlatego mam Martę Banaszek, która jest mi w stanie po prostu uszyć wszystko. A nawet z perspektywy oszczędności, no to też, jeżeli ludzie potrzebują coś bardziej naprawić, czy coś zrobić, to też jakby szybciej pójdą właśnie do krawcowej niż teraz, żeby coś kupić, nie? Ale ludzie siedzą po prostu, wiesz, w chacie i jeżeli. Mam nadzieję, że ty, Asieńko, prowadzisz jakiś, nie wiem, kanał na Instagramie i pokazujesz swoje po prostu super nowe projekty i później mówisz do ludzi, słuchajcie dziewczyny, po prostu taka żorżetka albo taka wiskoza, uszyję wam sukieneczkę MKL. Ja już się czuję po prostu w tym, ja już się czuję, ja już rozumiem. Się czuję, jakbym to sprzedawała, czyli bym po prostu pokazywała. Dziewczyno, ja torby na laptopa sprzedaję w pandemii.
torby na laptopa, a niektórzy mówią, że po prostu nikt nie chodzi do pracy, ale kupują torby na pandemii i etui po prostu na pióro i tego typu rzeczy, więc jak najbardziej to jest możliwe. Ja myślę, że to jest kwestia samej sprzedaży i marketingu, jakby i marketingu i sprzedaży, odpowiednich kanałów dystrybucji, odpowiedniego właśnie, czy to Instagrama, czy Facebooka, tak, czy odpalenia kampanii. No. Pracownia Krawiecka teraz przede wszystkim świetnie, to jest pracownia Krawiecka w Gliwicach, no popatrz. Estili się nazywa, to w ogóle to jest jak najbardziej bardzo dobry biznes. Jak ja bym umiała szyć, kurczę, by było super, ale nie umiem. Moja żona umie. No. Nawet naszej córce uszyła jakieś tam piżamy czy coś i poduszkę. To nie jest skomplikowane, nie wiem, czy wiesz. Ale poduszka, sobie uszyła marynarkę. A to nie, to jest skomplikowane. No, mi jeszcze nie, ale sobie. To dobrze. Ale popatrzcie, jeżeli teraz jest taka moda na to, żeby ludzie żyli z ubrań z drugiego obiegu, żeby nie kupowali po prostu szajsu, tylko żeby korzystali z tego, co mają, żeby przerabiali swoje ubrania, żeby je jakoś tak fajnie po prostu ozdabiali, to ty możesz być właśnie taką osobą, która świetnie zachęci ich do tego i pokaże na przykład, że słuchajcie dziewczyny, macie tam jakąś, nie wiem, małą, czarną, prostą, zwykłą i tak dalej. Mam tutaj jakieś, nie wiem, świetne guziki albo jakieś po prostu perły, bo teraz są perły bardzo modne, w związku z czym wysyłacie mi te kiecki, ja wam tutaj robię perłowe po prostu, nie wiem, kołnierzyki, perłowy kołnierzyk, 70 zł, po prostu ciach, 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 zbieram zamówienia, proszę mi tutaj wysyłać. I to by było w ogóle super opcją po prostu, żeby to zrobić. Tylko no, trzeba z tym cisnąć. Dziękuję Magda za komplement. Maciej sprzedaje pastę do zębów za 50 zł. No jak dobra pasta, to oczywiście rozumiem. Jeżeli ktoś podchodzi do biznesu z pozycji lęku, strachu, to nic nie wyjdzie. I z pozycji pewności i wewnętrznej siły, to biznes będzie się kręcić. Tak, oczywiście to niedobrze by było, żeby to się zmieniło w taką arogancję, no bo wiemy, jak to się kończy, taka pycha. No już Marcin tutaj opowiadał, jak to było wtedy, kiedy jego ego było większe niż ten pokój. Jeszcze parę lat temu to tylko on by się tu zmieścił. A nie był po prostu tak ociekał samozajebistością. Kamila mówiła, że jak będziemy mieli razem w kolejnie poprowadzić, to tylko na stadionie. Tak. W związku z czym, no wiadomo, że dobrze mieć oczywiście też taką pokorę, no ale jednak szukać jakiegoś sposobu. Beata się pyta, w jaki sposób ruszyć teraz z biznesem typu kręgielnia? Znaczy, nie wiem, czy bym teraz ruszał z biznesem typu kręgielnia. Nie, ale jak ktoś już ma tą kręgielnię? Nie, no ale może by ruszyć. No chyba, że ma i chce ruszyć jakby, bo stoi, nie? Ale tak, jakbym nie miał kręgielni dzisiaj, to bym nie otwierał. No dobra, zakładam, że ona już ją ma. To jeżeli mogą w ogóle ludzie tam przyjść w jakiś sposób, no to nie, no normalnie marketing jakoś po... Do 5 osób można umawiać ludzi na takie spotkania do 5 osób w kręgielni, czy nie można? Jeżeli jest całkowicie zamknięta, całkowicie, no to nie wiem, czy jesteś w stanie coś wyczarować. Natomiast jeżeli są obostrzenia, że jest dla mniejszej ilości ludzi, no to wtedy po prostu kombinujesz. Tak, u Sylwii w kręgielni powstał zakład pogrzebowy. No, przebranżowienie, no. Tak, można się przebranżowić, ale myślę, że to też nie jest proste. No ale tutaj jakby ważne jest chyba to, że jeżeli ktoś teraz na przykład chciałby i pyta się, dobra Marcin, czy tam, dobra Kamila, jak otworzyć teraz właśnie kręgielnię, to ja myślę, że to też nie o to chodzi, żeby teraz udowadniać wszystkim naokoło albo żeby pchać się, że można, że znajdziemy rozwiązanie wszystko. Bo jak zawsze należy wchodzić w takie biznesy, które no też na niej koniunktura po prostu dobrze idą, że nie musisz nie wiadomo jak się tam, nie wiem, jakby to powiedzieć, starać, żeby to poszło po prostu dobrze, więc ja myślę, że dzisiaj trzeba wchodzić w takie biznesy, które też po prostu dobrze idą. A jeżeli już jakieś mamy, to oczywiście być może trochę właśnie przebranżowić się, być może właśnie tak jak to jedzenie na dowóz, poszukać jakichś rozwiązań, może właśnie zainwestować bardziej w marketing, może dotychczas zawsze mieliście klientów, a teraz trzeba coś więcej zrobić. I też rozmawiałem z takimi na przykład gdzieś tam biznesami, które mówią, nie, bo zawsze u nas na przykład tam sądy zamawiały, a teraz nie zamawiają, albo u nas zawsze kościoły zamawiały, a teraz nie zamawiają. Mówię, no jakieś biznesy się kończą, jakieś, nie wiem, klienci się kończą, teraz zastanów się, kto inny może u ciebie kupować, nie? Mhm. Albo ktoś, co?
Albo co? Tutaj niektórzy mówią, że robić kręgielnie na muzeum, robić rezerwacje na imprezy okolicznościowe typu mini urodziny, spotkanie. Zakład pogrzebowy nie ma martwego sezonu, to prawda. Biżuteria na Tak. Martwego sezonu. To bardzo dobry marketingowo tekst. Biżuteria na Instagramie. Jak dotrzeć i znaleźć klienta? No jest kilka sposobów. Przede wszystkim oczywiście trzeba mieć niesamowicie dobry, piękny feed, piękne zdjęcia i coś, co zdobędzie po prostu serce ludzi na Instagramie. Możesz też skorzystać z opcji wysyłania na potęgę. Zakładam, że to nie jest jakaś biżuteria po prostu z diamentami, tylko taka tańsza. No to jeżeli to jest taka tańsza, no to współpracy z influencerami, czyli albo komuś wysyłasz, jakiemuś, piszesz do influencera, że chcesz mu wysłać w prezencie po prostu jakąś biżuterię i liczysz na to, że on ją założy. A jak ją założy i ktoś go zapyta, co to za biżuteria, to on powie, co to za biżuteria. I bardzo często influencerzy to robią. A jeżeli to jest taki już grubszy influencer w kontekście no, większych zasięgów, no to po prostu wprost pytasz, no, jaka jest cena za post albo za stories, na którym on odpakuje po prostu twoją paczkę z biżuterią i zaproponuje ludziom kodzik rabatowy albo bezpłatną wysyłkę na twoją biżuterię. Także to jest po prostu budowanie krok po kroku bazy odbiorców plus organizowanie kampanii właśnie marketingowych, różnego rodzaju współprace. Jest jakaś firma, która ma na przykład bieliznę albo sukienki i ty starasz się, aby oni pokazywali twoją biżuterię. Czy na YouTubie jest jeszcze miejsce dla makijażystek? Czy jest jakaś złota rada na to, aby się wyróżnić? Tak, jak najbardziej jest miejsce jeszcze na YouTubie dla każdego, kto by chciał zaistnieć. Nie każdy chce oglądać Red Lipstick Monster albo Magdę Pieczonkę. Są ludzie, którzy chcą oglądać kogoś innego, w związku z czym pomyśl, ludzie są na YouTubie, jak również na Instagramie, ludzie są żądni tego, aby oglądać kogoś nowego. Chcą oglądać nowe twarze. Więc nawet jeżeli od 100 lat oglądają kogoś, kto ma 3 miliony subskrybentów, to jeżeli ktoś się nowy pojawi i będzie miał ciekawe filmy i sukcesywnie będzie je po prostu produkował, na początku możesz zadbać o to, aby te filmy miały takie same tytuły jak najpopularniejsze filmy, więc jest szansa, że pojawią się jako proponowane przy tych najpopularniejszych kosmetycznych filmach. Albo na przykład, nie wiem, możesz nazwać film pod tytułem Robię makijaż na Magdę Pieczonkę, co nie? No i wtedy wiadomo, że ludzie klikną, no bo Magda Pieczonka jest po prostu znaną makijażystką i będą chcieli zobaczyć, co ty tam robisz. No i wtedy jak najbardziej masz szansę na to, że zauważą twoje wideo. Przy czym ja bym puszczała akurat makijażowe rzeczy, to bym puszczała na YouTubie, na Instagramie i na TikToku, ponieważ tam prawdopodobnie jest twoja grupa docelowa. Ja myślę, że jeżeli chodzi o makijaż, to tylko nie baja jej na Clubhouse'ie. Bo tam nie możesz tego pokazać. Także to jest tylko i wyłącznie ta opcja. Jaki obecnie biznes otworzyć z małym nakładem finansowym? Kamil się pyta. Kamil, zdefiniuj słowo mały nakład finansowy. Czy mały nakład finansowy oznacza 100 tysięcy złotych, czy to znaczy 1000 złotych? Bo to jest taki no... usługowy. To jest chyba jakby mały, tak. No, czy do stówy, czy cokolwiek, no nie hale, nie produkcja, nie no. Nic takiego. Handel też raczej ciężko, chyba że wysokomarszowe, jakieś, nie wiem, bardzo krótkie terminy dostaw, ale chyba usługi. Nie, to no jest albo jakieś takie dropowe, wiesz, no, przerzucanie, dropshipping, dystrybucję dopiero, czegoś dokładnie. Takiego, no, że bierzesz coś w komis, opylasz to na Allegro albo na jakichś tam innych OLX-ach. Ale dobrze by było, żebyś powiedział, Kamil, co to znaczy mały nakład finansowy. Także jak najbardziej jest szansa. Co tutaj jest? Czy pracujesz w weekend? Prawdę mów. Starza mi się, jasne, aczkolwiek
To jest też tak, że od jakiegoś czasu nie za bardzo to tak, można powiedzieć, rozdzielam i mi się zdarza na przykład w środę nie pracować, a pracować w sobotę, tak? W zależności od tego, jak tam funkcjonuje rodzina, jak na przykład czasami jest tak, że na przykład babcia chce przyjechać do dzieciaków właśnie w sobotę. No i wtedy mi się lepiej pracuje, a znowu na przykład w środę nie mamy nikogo, więc ja sobie w środę bardziej z dzieciakami posiedzę, nie? Więc akurat w środę mniej, we wtorki bardziej. No więc, ale tak czy inaczej, gdzieś jak najbardziej zdarza mi się w weekendy pracować. To jest tak samo też, że jak na przykład było ciężej i właśnie koło marca, kwietnia zeszłego roku, no to ja przecież zasuwałem jak za starych lat gdzieś tam, nie wiem, po 250-300 godzin miesięcznie, ale znowu potrafię mieć takie miesiące, w których pracuję, no nie wiem, 80, tak, nie wiem, godzin. Ja nigdy tego nie liczę. No tak, ale chodzi mi o to, żeby pokazać bardziej, że to nie jest tak, że znowu, że teraz tak o taki work-life balance, że teraz to już tylko medytacja, nie, bo jasne, że jak trzeba, to po prostu człowiek zapierdziela, ale też potrafi sobie zrobić trochę więcej wolnego. Mhm. Kamil tutaj pisze, że mały nakład to jest do 20 tysięcy złotych, więc tutaj wchodzą w grę no raczej usługi. Online usługi. Tak, usługi, czyli coś, w czym ty jesteś dobry i możesz jakieś usługi po prostu dla innych pełnić. I teraz Malwina Wyszyńska, dla twoją odpowiedź jest książka Mariusza Mszycy, jak stworzyć swój pierwszy biznes i jak stworzyć swój biznes plan. A ja bym chciała jeszcze odpowiedzieć Sandrze. Co myślicie o zabiegach medycyny estetycznej? Jest bardzo duża konkurencja obecnie. Jak zdobyć klienta, gdy zaniżają ceny? Czekaj. Nie. Czekaj, czytam tutaj pytania. Kurczę, ja bym tutaj mogła z wami z Marcinem Badarana siedzieć. No właśnie, ja to widzę i się zastanawiam, jak to ogarnąć. Nie? Tak, tak. Tyle tematów fajnych. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, tak, są klienci, którzy będą wybierali medycynę estetyczną na bazie ceny. Po prostu byle taniej idę, tam nie wiem, 3 ml kwasu hialuronowego, mam tutaj ponton i po prostu rządzę. Ale są jednak tacy klienci, którzy nie wybierają medycyny estetycznej w kontekście ceny, tylko na bazie rekomendacji, na bazie wyszkolenia tej osoby, która to robi, rekomendacji tego, czy... Ja myślę, że to jest jakiś w ogóle hardcore, mówimy o zdrowiu, tak? O tym, że ktoś jakoś nie, mówimy wygląda. O pięknie teraz, medycyna estetyczna, no tak, że nie masz zmarszczek i w ogóle. Wchodzą na przykład no, z usta takie rzeczy już? Tak, żebyś piękniejszy był. No wiem, no ale to jednak jest operacja, nie? No to na przykład nie, czasami to jest takie laserowe, jakieś tam, wiesz, ściąganie na skórkę. Koleżanka miała na przykład zrobiona inna właśnie piersi. To jest operacja plastyczna. Aha, już, okay, chirurgia plastyczna, a medycyna estetyczna to jeszcze są takie, wiesz, ściąganie tam na skórkę, zawijanie za uszy skóry, żeby była naciągnięta. Takie delikatniejsze rzeczy, zakładam, że o tym mówimy. Tak. Na pewno to jest... Marcin jeszcze dzisiaj nie wie, ale za 10 lat na bank będzie po prostu coś tam robił, co nie? W ogóle tutaj mu na pewno się lwa zmiarszczka zrobi, o właśnie ci się robi, będziesz robił botoks albo jakieś takie inne rzeczy. Daj sobie 10 lat. No spoko, no, ja nie jestem przeciwny. Będzie chodził i to się będzie rozwijało. I tak jak teraz prawie każdy po prostu chodzi, nie wiem, do kosmetyczki coś ze sobą zrobić, nie wiem, brwi, cokolwiek, tak kiedyś zupełnie będzie normą po prostu zabiegi medycyny estetycznej, ale za jakiś czas to się unormuje i to nie będzie walka tylko i wyłącznie na ceny, ale też walka na jakość po prostu tych usług. A więc to jest kwestia tego, czy potrafisz to sprzedać. I tak jak są salony fryzjerskie, po prostu jest ich masa, tak samo salony medycyny estetycznej też za chwilę będą bardzo dostępne, ponieważ masa osób będzie z tego korzystała, dlatego że no, ciśnienie na to, żeby zawsze być pięknym i młodym jest tak ogromne, że nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Mhm. Także jak najbardziej to będzie w ten sposób działało. Ja też myślę, że taka osoba na przykład właśnie gdzieś tam zna na pewno jakąś taką firmę, taką samą, tak, która bierze za zabiegi dużo więcej, a nie idzie się do niej dostać, bo oczywiście, po prostu taka jest tak. kolejka. No oczywiście, więc teraz pytanie, jaka jest różnica? Co tam ten zakład zrobił i my chcemy tu konkurować ceną, tak? A tam ktoś inny bierze 2, 3, 6 razy tyle, a i tak się nie idzie dostać. No i trzeba jakby tą drogę sprawdzić i ją powtórzyć. Dokładnie tak. To jest wszystko zależy, uwaga, i to jest w tej książce, od persony, którą wybierasz. Ja na przykład, ja się nie nadaję do tego, żeby sprzedawać dużo i tanio, tak jak w Tesco albo tak jak w CCC,
I to nie jest ta droga, którą wybrałam biznesowo i niektórzy nie będą mogli ze mną współpracować, nie dlatego, że ja nie chcę, tylko dlatego, że no jeszcze muszą gdzieś finansowo po prostu podnieść swój poziom do tego, żeby przyjść na jakieś szkolenie, ale ja na przykład wolę wiedzieć, że zrobię mistrza sprzedaży dobrze przez 2 dni, kogoś po prostu przeczołgam, ale będzie potrafił to zrobić. A są ludzie, którzy obiecują tam po prostu cuda za, nie wiem, 2 dychy, po prostu takie same, w sensie 20 zł, i czy tam, nie wiem, 50, i ktoś na to pójdzie, no pójdzie, skorzysta tyle i skorzysta, a i tak ostatecznie później przyjdzie do mnie. I tak samo jest miejmy u ciebie. Nadzieję, no. Znaczy, no wiesz, no jak tak, będzie no, bo się chciał się rozwijać, nauczyć, no to, jak, to i no. tak przyjdzie, no. co nie? To... No bo teraz dobra, jak ktoś uczy sprzedawy, to mówisz o mistrzu sprzedawy. No. I co, ktoś uczy sprzedawy i sprzedaje bilet za 20 zł. To no. jakie on ma kompetencje? No. No, sprzedawać tanio. No, no tak. Więc tak, kwestia persony, nie? To jest właśnie to, że sobie jakby ustalasz, z kim chcesz pracować i na każdą stawkę się ktoś znajdzie. Maseczki przecież teraz, tak? Większość ludzi nosi takie za, nie wiem, 50 groszy, tak? A widziałem, że na przykład ty masz jakąś taką tam lepsiejszą, no, tak? na wypasie, no. No taką pewnie... Z gwiazdkami złotymi mam. No masz z gwiazdkami, no to się domyślcie. No i no. jakby jest klient na to? Jest. Tak, no. znajduje się po prostu na wszystko klient. Są klienci, który jak się zapłaci, jak coś kosztuje mało, to znaczy, że to pewnie jest jakiś szajs i nie chcą tego kupić. Mój mąż, jak wybiera po prostu cokolwiek do kupienia, to zawsze sortuje od najdroższego do najtańszego, na przykład wakacje albo coś, bo on zakłada, że jak jest na przykład taki podejrzanie tani hotel, to pewnie ma po prostu widok na wysypisko śmieci. No nie, no coś musi być. Nie? Coś musi być, co nie? Czemu oni tacy są tani? I tak samo jest, jeżeli chodzi o gabinet medycyny estetycznej, czy na przykład stomatologa, który nagle po prostu jest jakiś tak kurde podejrzanie tani, że sobie myślisz, o co chodzi. A więc to jest kwestia tego, żeby dobrać po prostu odpowiednio cenę. Tu jest dziewczyna na Instagramie, która projektuje unikatową odzież jak odważne płaszcze, czy takie do, co się wchodzi, tadam, nie wiem, przezroczyste jakieś te płaszcze. Rozumiem, że takie pewnie są unikalne. Szukam klientów i kiepsko mi idzie. Zakładam, że ty jesteś bardziej artystką niż przedsiębiorcą i czasami artyści mają wyzwanie, co nie? Że oni mają jakąś taką wizję, tylko nie każdy chce kupić tę wizję. A więc dobrze by było się zastanowić, czy jesteś w stanie znaleźć, albo gdzie jesteś w stanie znaleźć ludzi, którzy w tych odważnych płaszczach, cokolwiek tam się kryje za tym odważnym płaszczem, będą gotowi chodzić. Tak? Ktoś, jakaś taka grupa społeczna, która może to pokazać. Być może to są jacyś artyści, nie wiem, kto chodzi w odważnych płaszczach. Ja chodzę w nudnych płaszczach. Nieodważne moje są. Myślę, płaszcze. Że to jest, wiesz co, ten sam schemat. Popatrz, o kim nie rozmawiamy, mamy różne jakby sposoby i w dużej mierze tu u wszystkich się rozbija o sprzedaż i o dystrybucję, nie? Właśnie, czyli tak. marketing, sprzedaż, elementy sprzedaży różne. I tak naprawdę gdzieś tu mamy to samo, nie? To chwilę wcześniej znowu mówimy, dobra, bo ktoś robi tańszą cenę. No mówimy o sprzedaży i marketingu. Tutaj mówimy, jak pozyskać klientów, no sprzedaż i marketing, nie? Więc wszystkie te rzeczy opierają się właśnie o umiejętności sprzedażowe i marketingowe, być może zbudowania archetypu, być może zbudowania personal brandingu, ale to wszystko są elementy marketingu, które przekładają się na sprzedaż i sprzedaż to też są odpowiednie kroki, które trzeba zrobić po to, żeby ostatecznie no, doprowadzić klientów do was, no bo jeżeli wy znacie kogokolwiek, kto sprzedaje coś podobnego i nie mówię w kategorii tego, że też sprzedaje płaszcze, ale coś innego, co jest takie unikatowego jak te płaszcze i ma dużo klientów, to znaczy, że coś zrobił dobrze. Tak? No i to jest to, co tutaj można jakby poradzić, nauczyć się po prostu marketingu sprzedaży. To jeżeli chodzi o nauczenie się marketingu i sprzedaży, to uwaga, zaraz będziemy dla was mieli totalną po prostu petardę i niespodziankę i to świetnie się wstrzeliliście, zaraz wam podam link do czegoś szałowego, ale teraz uwaga, Katarzyna Księżak z Facebooka mówi, że ona chodzi w odważnych płaszczach i że prosi o namiary. Więc Agu i Ardy Joanna. To może być powód, ale... To może być jeden z powodów, dla którego... Ciężko cię polecić. Ciężko jest cię polecić, powiem szczerze mówiąc, bo Agu i Ard Joanna. Agu i Ard Joanna. No. No, a
AU Gilar. To może być trudno zapamiętywane. Moja Rowińska Business Coaching też jest dość skomplikowane, ale Kamila Rowińska chociaż jest łatwiejsze, więc Joanna, pomyśl chociażby nawet o nazwie. Tak, trzeba zacząć od określenia grupy docelowej, starać się do niej dodrzeć, rozwiązać temat persony, rozwiązać temat prospectingu, nawiązania kontaktu, kolejno zbadania potrzeb, robienia cross-sellingów z innymi współpracownikami albo firmami, które mają podobne grupy docelowe do waszych i wtedy, no i wtedy można iść dalej. Teraz uwaga, dla tych z was, którzy nie mają więcej czasu, dzisiaj mamy dla was super petardę, a mianowicie oprócz tego, że Marcin napisał książkę Rozwiń swoją firmę, którą możecie kupić na stronie kamilarowińska.pl, to uwaga, z okazji premiery tej książki również mamy dla was niespodziankę. Marcin nagrał takich 10 kroków, 10 sposobów na, uwaga, zwiększenie sprzedaży w waszej firmie. Uwaga, zwiększenie sprzedaży w waszej firmie. 10 takich tipów. To jest 10 takich filmów, które trwają po około 15 minut, a jak dobrze wiecie, on szybko mówi, więc w tych 15 minutach po prostu dużo się mieści. Się dzieje. Tak, dużo się dzieje, które pomogą wam zwiększyć już wasze kompetencje sprzedażowe. No i teraz uwaga, jeżeli sobie teraz wejdziecie na stronę www.kamilarowińska.pl i później jest slash, czyli taki ukośnik, kokoszka, to jest nazwisko tego pana, to uwaga, będziecie mieli 10 sposobów na zwiększenie sprzedaży w twojej firmie w formie dostępu do kursu, takiego mini kursu, który właśnie zawiera 10 takich odcinków po 15 minut, uwaga, w cenie 147 zł, czyli w symbolicznej po prostu cenie, ponieważ to jest taki mini kurs do tego, aby uzupełnić sobie wiedzę z tej książki, ponieważ ludzie, którzy przeczytają książkę Rozwiń swoją firmę, najczęściej bardzo są zakręceni na punkcie tego, aby okej, rozwijam swoją firmę, chcę więcej sprzedawać, w ogóle Marcin, powiedz mi coś jeszcze, to jak ja mam sprzedawać, to co ja mam zrobić? I tutaj akurat właśnie na stronie kamilarowińska.pl/, czyli ukośnik. Wróćcie w komentarzu, kto już to ma. Tak, możecie po prostu dołączyć dzisiaj do tego kursu. Macie go dzisiaj 150 zł taniej, z okazji premiery właśnie robimy dla was taką atrakcję. Później cena 297 zł też nie jest oczywiście przerażająca i jak najbardziej warta chociażby nawet dwóch lekcji moim zdaniem, jeżeli one zostaną wdrożone. Ale ja jestem za tym, że 150 zł mieć, to jednak już są jakieś paznokcie zrobione, więc lepiej po prostu mieć czy niż nie mieć. Bardzo serdecznie wam polecam dołączenie, ponieważ będziecie mieli wtedy rok na to, aby dopracować sobie po prostu kwestię tego, bo tam jest zeszyt ćwiczeń, które wypracowałeś. Tak, do każdej lekcji jest zeszyt ćwiczeń, gdzie oprócz tego, co mówię, to gdyby ktoś jeszcze stwierdził, o, kokoszka szybko mówi coś, to drukujecie sobie zeszyt ćwiczeń i macie wykropkowane miejsca, które trzeba uzupełnić. Czyli ja daję wam metodę jakąś, jak właśnie sposób, tak, na zwiększenie sprzedaży, opowiadam o tym, jak do tego należy podejść, równolegle macie zeszyt ćwiczeń, w którym bierzecie i sobie uzupełniacie od razu do waszej branży, do waszego biznesu, który z tych sposobów chcecie wprowadzić w pierwszej kolejności, który w drugiej, jak to powinno wyglądać, więc przerabiając te lekcje, uzupełniacie zeszyt ćwiczeń i kończąc ten kurs, no to macie gotowe rozwiązania, z którym możecie sobie iść, nie wiem, czy to do kogoś, kto wam robi marketing, czy samemu wdrożyć, przegadać jeszcze z dwoma, trzema osobami, czy to właśnie z kimś w rodzinie, czy w biznesie, ale bierzecie już gotowy ten zeszyt i nie tłumaczycie tego swoimi słowami, jak wam się wydaje, że to byłoby ok, tylko siadacie z tym i pokazujecie i mówisz, dobra, co myślisz o tym, jakbyśmy tak zrobili, to taki powinien być efekt, bo ten kokoszka mówił, że u niego w biznesie jest tak i tak. Ja starałem się jeszcze tam podawać zawsze konkretne przykłady, albo z moich biznesów, albo z jakichś innych, w jaki sposób to zadziałało. Dobrze. I teraz wiesz, najczęstsze pytanie, które ludzie zadają wtedy, ale czy jak ja prowadzę gabinet stomatologiczny, to to jest dla mnie? Tak. A fryzjerski? Tak. A weterynaryjny? Tak. Też? Tak, tylko wiecie co, jedna jest jakby ważna sprawa, bo to nie o to chodzi, żebym ja teraz powiedział, że to jest A dla fotografa?
a dla fotografa też. Tylko że być może nie 10 dla każdego. To jest 10 sposobów na zwiększenie sprzedaży, które ja stosuję w swoich biznesach, ale ja nie, to nie jest tak, że ja każdy z tych sposobów stosuję w każdym biznesie. Ale umówmy się, jak wykorzystacie na przykład 6-8 sposobów i dwa akurat się okażą, że nie są idealne dla waszego biznesu, to bardzo często jeden sposób wam pozwoli wyskalować. Dzisiaj powiedzieliśmy słowo trakcja, czyli znajdujesz MLM sposób... MLM też, jasne, że tak. No jasne, że tak. Jest, coraz bardziej się zacieśnia ta, jakby ta granica MLM. Ludzie przecież, którzy działają w marketingu sieciowym, robią normalne kampanie po to, żeby pozyskać partnerów, żeby sprzedawać produkty. No przecież, wiesz, jakby na Allegro, no, którego produktu z MLM-u nie znajdziesz na Allegro? No, wiesz, wszystko jakby, znajdziesz. No dokładnie, nie? Czy na Olixie, czy gdziekolwiek. Więc jakby masz różne sposoby zwiększenia sprzedaży tam, gdzie potrzebujesz sprzedawać. Nawet jak ktoś nie prowadzi swojego biznesu, a coś sprzedaje, to i tak może te metody wykorzystać, nie? A jak zwiększyć sprzedaż w ubezpieczeniach, jeżeli wszyscy mają te same produkty w podobnych cenach? Katarzyna Korzeniewska, budujesz markę swoją osobistą, powodując, że ludzie chcą kupić od ciebie, ponieważ ciebie lubią, tobie ufają i z tobą im po drodze. Ja być może sprzedaję rzeczy, które inni też sprzedają. Sprzedaję jakieś książki, albo sprzedaję jakieś szkolenia, albo sprzedaję filiżankę Piano Bar, albo planery i ktoś by mógł powiedzieć, no, że właściwie dlaczego u mnie? I jeszcze w dodatku ja nie mam najtańszych tych rzeczy, tak? Bo to jest ostatnia rzecz, na której mi zależy, żeby to było najtańsze. To ma być warte swojej ceny, ale nie ma być najtańsze, ponieważ to ma być bardzo dobre jakościowo, dlatego że bardzo mocno tutaj kibicuję rodzinie Gucci w powiedzeniu, że jakość pamięta się dłużej niż cenę. I ludzie mają kupić od ciebie jako od osoby, więc twoja marka osobista jest szalenie istotna. Czy na paznokcie też? No oczywiście, że też. No, na paznokcie to się wszystkie po prostu nadają. Wiesz co, jeżeli mówimy o ubezpieczeniach, chciałem biuro rachunkowe też. Tak, ale bo to popatrz, znowu wychodzimy od tej ceny. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o tym, że wszyscy mamy te same ceny? A czy ktoś tam wygrał konkurs na najlepszego sprzedawcę? Czy ktoś zrobił skalę razy 10 taką jak ty? No mój kolega ostatnio się chwalił dosłownie parę dni temu, że został drugi w Polsce, jeżeli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń na życie. No jak on to zrobił? No on nie konkuruje przecież ceną, tak? Zakładam, że on w ogóle bierze więcej, żeby mieć może nawet lepsze prowizje, no bo skoro już tyle sprzedaje, no to ciśnie po prostu na grubo, musi te ubezpieczenia sprzedawać drogie. Tak? Więc tak naprawdę to jest ścieżka, to musisz dotrzeć, ty sobie wyobraź, w jaki sposób klient w ogóle ma do ciebie trafić, czy jakby ktoś, jak na przykład powiedz, ja prowadziłem biuro kredytowe i ja też sobie myślałem, o teraz jak ja to mam robić, żeby klient do mnie trafił, przecież ja miałem ofertę jakiegoś banku i w biurze obok i jeszcze 7 numerów dalej, wszyscy mieliśmy tą samą ofertę, czemu ludzie do mnie przychodzili i czekali czasem 5 godzin pod drzwiami, bo takie były kolejki, a tamci po prostu jeden za drugim padali, bo klienci nie chodzą i nie sprawdzają wszystkiego, to nie jest tak, że teraz sobie ktoś bierze kawkę, siada, mamy godzinę 21:30 i ja będę teraz analizował wszystkie biury ofert, wszystkie oferty na ubezpieczenie, jakie tylko są, żeby sprawdzić jak najtaniej i w ogóle jaki jest zakres ubezpieczenia i tak dalej, bo ludzie nie czytają nawet tego, co im dajesz do przeczytania. Tak? A co dopiero teraz będą analizować? Wiesz, czemu oni przyjdą do ciebie? Bo ci ufają. Jeżeli ci zaufają, to oni od ciebie kupią. Bo po prostu wiedzą, że tutaj ty im powiesz, że jest dobrze. I tak jest z wieloma różnymi innymi rzeczami. Ja śmiem twierdzić, że ubezpieczenia się kupuje od tej osoby, która do ciebie trafi, ponieważ mało kto szuka ubezpieczenia. To jest kolejna rzecz. Tak, trzeba być po prostu skutecznym w poszukiwaniu, w byciu po prostu odpowiednią personą, w rekomendacjach i w takiej edukacji, co dają ubezpieczenia i tak dalej. Biuro psychologa transportu, biuro psychologa transportu. Co z tym biurem psychologa transportu? Marta Koziołek, czy to też jest dla tej osoby? Tak, jak najbardziej to też jest dla tej osoby. Dla sprzedaży nieruchomości również. Jak najbardziej dla sprzedaży nieruchomości. Również, także bardzo serdecznie wam polecam. Moim zdaniem, jeżeli teraz dołączycie, to już możecie, no nie wiem, no po nocach może niekoniecznie trzeba to robić. Chociaż no, czemu nie? Można do 4 rano po prostu cisnąć. Dajcie mi znać rano na moim Instagramie, kto przerobił, nie? Jak kto tam przerobił, no. Dokładnie. Jak płaci się przez PayU, to się od razu wszystko po prostu dostaje z dostępami i już można cisnąć. Przynajmniej po prostu pierwsze 4 lekcje przerobić. Natalia mówi, że jest świeżym coachem.
No ja już jestem takim nieświeżym. Jak zdobyć klientów, jak wejść tutaj do działania online, żeby poszerzyć swoje dotarcie? Tu jest praca jeden na jeden, więc ciężko iść na ilość, ale co zrobić, aby zwiększyć swoje środki finansowe, dotarcie i zdobycie klientów? Jakie działania podjąć na CITO jako niezbędne? Content marketing. Content marketing, tak. To ty mów o content marketingu, a ja tutaj do Gosi, Gosiak poproszę, żeby zespół tutaj pomógł z kuponem. Content marketing, czyli... Marketing treści, marketing edukacji. Musisz jakby ludzie, żeby do ciebie przyszli. Jak ja trafiłem do ciebie? Ja przeczytałem świetne artykuły na twoim blogu i słyszałem o tobie w jakimś właśnie chyba na YouTubie albo w jakimś filmie. Właśnie, więc to była właściwie, wiesz, marketing treści. A to było 10 lat temu. Tak. Czyli jakby... ja dużo publikowałam wtedy artykułów, bo wtedy się tak dużo nie nagrywało wideo, ale się pisało artykuły. No. Ludzie mądrzy pisali wtedy artykuły. Widzisz, no to a teraz piszą książki i tak dalej. Ja też świadczę usługi doradztwa, tak? I pomagam przedsiębiorcom. I do mnie, jakby jak trafiają ludzie, to zazwyczaj dlatego, że albo im już ktoś z moich klientów polecił, ale żeby ci trafili, no to jest kanał na YouTubie, to są książki. Tak. Tak. I to jest albo byli na jakimś innym moim mniejszym wystąpieniu, albo przerobili na przykład kurs, który jest dużo tańszy niż później te usługi doradztwa. No i to jest lejek, nie? Robisz lejek sprzedażowy, ale musisz na początku iść szeroko, musisz dużo wiedzy ludziom dawać, nie? Czym, żeby ci zaczęli ufać, a potem krok po kroku do ciebie trafiają, no i później... Wiesz, a to też, no okej, okay, tak. Coaching rzeczywiście to jest coś, co jeden na jeden, więc nie skalujesz. No. A na pewno ci, Natalia, bym powiedziała, że obowiązkowo potrzebujesz przyjść na szkolenie mistrz sprzedaży, ale zanim przyjdziesz na mistrza sprzedaży, to przerób te 10 sposobów na zwiększenie sprzedaży. Będziesz już miała bardzo ciekawy background. Natomiast niezwykle ważne jest to, abyś, czy najpierw książka, a potem kurs, czy to obojętne? Nie, można robić to jedno i drugie naraz. Czekaj, bo ja ciągle gubię wątek, jak czytam komentarze. No to jest akurat ciężko, mistrz sprzedaży, nie? Powiedziałam, że mistrza sprzedaży, ale tak, gdybym ja dzisiaj zaczynała na nowo jako coach, to bym założyła konto na Instagramie i Facebooku najpierw i bym publikowała treści, pisała artykuły na blog pod wyszukiwarkę SEO, co to jest coaching, jak wybrać dobrego coacha, jak odnaleźć swoją misję życiową, po czym poznać, co jest twoją pasją, jakie są sposoby na osiągnięcie celu, 10 błędów, jakie popełniają najczęściej osoby i nie osiągają przez to celu, tylko jakoś to wybierz, tak skróć ten tytuł i tak dalej. Cześć Daria, więc szukałabym takich sposobów na to, żeby to zrobić i bardzo dużo bym publikowała i budowałabym w oparciu o siebie społeczność. Dobrze, tutaj ekipa mówi, że jakiś mają problem ze złożeniem zamówienia i tak dalej. Bo jednak jest ta cena 289. Tak, i mówią, że mają 289 cenę. Książka kosztuje 47 Nie, nie zgadza złotych. Się, popatrz, jest to dobra cena. A przejdź do kasy. Przechodzę do kasy. No się muszę zalogować, no nic. No ja nie mam loginu. No. Kontynuuj jako gość, kontynuuj. No musisz wszystko o Jezu. Nie, no macie normalną cenę, tylko uwaga, wejdź na stronę kamilarowinska.pl/kokoszka. Czyli nie przez sklep tam tak. Nie tak sobie szukaj sobie na stronie, tylko to jest taki Tainos Agentos link, który musisz przez ten przejść. Dobra, było pytanie. 47 zł plus przesyłka. Dokładnie. Także na tej stronie wchodzicie. Ja tutaj przed chwilą poklikałam i wyszło 147. Więc Anita Krystal od kryształów, szałowe kryształy. Czekaj. 24 cięcia. Już to wiem. Kupiła i wszystko jest ok. Anita Krystal na Instagramie, czyli firma, która istnieje od 30 lat już na rynku i robi kryształy w Polsce, kieliszki, karafki, wiecie, wszystkie takie rzeczy. I co oni robią? Muszę odpowiedzieć za chwilę. I co oni robią? Oni byli ostatnio na mistrzu sprzedaży u mnie i od tego czasu zaczęli wymiatać na Instagramie i aż jestem dumna. Brawo.
Odpowiadam, że jeżeli ktoś u mnie nie dostał e-booka, a u Kamili jest e-book i dlaczego tak się zadziało, to doślemy. Zapiszę sobie, zweryfikujemy, czy takie coś miało miejsce. Jeżeli tak, to przepraszamy. To po prostu wystarczy napisać do biura, no, do Marcina. Tak, sklep@marcinkoszka.com i tam będziemy to ogarniali z samego rana. Tak, ekipa tutaj pisze, Anna Ilków pisze, że zakup przebiegł pomyślnie. Cena 297 jest skreślona, jest 147 za 10 lekcji zwiększania sprzedaży w waszej firmie, w związku z czym idźcie dalej i tam będziecie mieli na końcu 147, przy czym uwaga, idziecie na stronę kamilarowinska.pl/, czyli ukośnik kokoszka. Kokoszka. Czy jest promka na darmową wysyłkę na książki? Nie, nie ma teraz promki na darmową wysyłkę na książki, ale jeżeli chcesz zaoszczędzić na wysyłce, to zamów sobie e-booka i przeczytasz e-booka. Ktoś tutaj pytał, czy będzie jakaś promocja na Dzień Kobiet. Tak, oczywiście, że będzie promocja na Dzień Kobiet. Przede wszystkim ja w Dzień Kobiet spotkam się z wami na żywo i poprowadzę dla was konferencję online. Opowiem o swojej drodze do niezależności finansowej i będę miała wtedy niespodziankę, ale oczywiście chociaż mam ją na końcu języka, nie mogę jej powiedzieć, bo ja jutro muszę się stawić w biurze, mnie dział marketingu zabije, a jestem potrzebna na tym świecie, więc nie mogę powiedzieć, co to jest. Niestety przesyłka do UK nie jest wznowiona, ponieważ byłaby ona obarczona cłem i całą resztą, w związku z czym jeżeli ktoś chce mieć wysyłkę do UK, to musi poprosić rodzinę o to, aby po prostu zbierali wam skarby i później przesyłali jako rodzina. Tu było kilka pytań o to, czy można z tobą robić jeszcze konsultację, bo widziałem i tutaj też jest komentarz. Że ze mną? Tak, co ja będę za konsultację z wami. Ze mną można robić konsultację. Nie wiem, czy ty jeszcze świadczysz? Świadczę rzadko, ale świadczę, tak, usługi konsultacji. Natomiast te usługi konsultacji biznesowych ze mną są skierowane tylko i wyłącznie dla osób, które są masterami. Mhm. Master to jest taka osoba, która jest w naszym programie takim półtorarocznym, czyli ukończyła wszystkie szkolenia z mistrza sprzedaży, z zarządzania zespołem, z asertywności, budowania wewnętrznej siły, z zarządzania sobą w czasie i wtedy ten ktoś, jeżeli uważa, że jeszcze czegoś potrzebuje i potrzebuje się konsultować biznesowo, to wtedy może u mnie kupić konsultacje biznesowe. Do Marcina można pójść teraz na konsultacje biznesowe. Trzeba wejść na stronę marcinkokoszka.com i tam zamówić takie... W sklepie jest takie... to możliwość, natomiast też trzeba na kalendarz patrzeć, a teraz no, jest jakby co robić, nie? Więc jakby też trzeba tam popatrzeć, być może trzeba będzie tam troszeczkę chwilę poczekać, ale jak najbardziej jest taka możliwość, a teraz się realizuje. To jest jakby moje lekarstwo na to, że teraz nie otwieram tak dużo biznesów, bo pomagam innym rozwijać biznesy. No i dzięki temu no, już tak mieć pan biznesów. No to super, no to super. Dobrze, co ci pomaga teraz być skutecznym w biznesie? Skupienie. Skupienie i właśnie konkretne wyznaczanie celów, trzymanie się ich, doświadczenie, które mam, ale też właśnie już takie nie szalenie aż tak, też analizowanie, czyli wiele tych rzeczy, które kiedyś właśnie uważałem, że o, to nie jest biznes, nie? Siedzenie, analizowanie, siedzenie na spotkaniu z kancelarią, na spotkaniu z księgowością, żeby to wszystko funkcjonowało, od pewnego poziomu jakby to jest naprawdę jakby połowa biznesu, nie? Jakby właśnie w bycie przedsiębiorcą, a nie tylko kimś, kto się zajarał pomysłem. Okej, super. No dobrze, moi drodzy, to my w takim razie bardzo, ale to bardzo serdecznie wam dziękujemy za spotkanie. Marcina możecie znaleźć zarówno na Instagramie, jak również na Facebooku, jak również na YouTubie. I uwaga, na jego YouTubie znajduje się taki wywiad, którego ja Marcinowi udzieliłam, taki dość, no... Tam były takie pytania, których nikt wcześniej ci nie zadał w żadnym innym miejscu. Dokładnie. Ja nawet twojego syna pytałem o to, o co pytać mamę. Więc pamiętam, że mi wtedy tam mówił. No, tam jest bardzo dobrze oceniany ten wywiad. No. Tak, więc możecie go zobaczyć, jeżeli będziecie mieli ochotę jeszcze jakieś materiały pomaniaczyć. Tymczasem zapraszamy właśnie do tego, aby dzisiaj w promocyjnej cenie nabyć sobie 10 sposobów na zwiększenie sprzedaży w swojej firmie, rozwijać się, korzystać z tego, co macie za naprawdę symboliczne pieniądze i szybko przerabiać.
To, co jest niezwykle ważne, to to, że te 10 sposobów to jest bardzo szybko zmonetyzowana wiedza, ponieważ jak widzicie, Marcin szybko mówi, dużo mówi, bardzo jest inspirujący, w związku z czym ja nawet wtedy, kiedy słucham Marcina, a mamy co 2 tygodnie mastermindy, to ja sama wpadam od czasu do czasu na jakieś pomysły, które powodują, że sobie myślę, o dobra, to zrobię to, zrobię to. Przepraszam, że nie zadałam mu połowę pytań, które miałam mu zadać, ale to musiało się tak skończyć, ponieważ czytałam wasze pytanie. A to będzie w ogóle widać tutaj pod live'em, jakby on był zapisany czy coś? Tak, mogę go zapisać. Zapisać go? Myślicie? Może tam jeszcze się uda na coś odpowiedzieć. No, to no. Możemy. Gdzie można kupić e-booka? Na stronie kamilarowińska.pl. Mhm. I tam jest e-book i wchodzisz w e-booki, szukasz tego i kupujesz ten. Jest też taki zestaw, w którym jest Marcin i jest Mariusz i Patrycja, czyli same takie e-booki, że tak powiem, biznesowe. Mhm. Mhm. Chcielibyście, żebyśmy jeszcze kiedyś zaprosili Marcina tutaj na spotkanie? Żeby coś jeszcze opowiedział o tym, na przykład jak zarządza zespołem, buduje zespół. Dajcie zdać. Jedno tak. Wiesz co, a obserwuję 174, więc... No, tutaj jedna osoba by chciała. Tu by chciała jedna. Tutaj jakaś też jedna, no to ja też nie wiem. Jak tu mówią o tak, to jest takie bardziej tak. O tak. A takie o tak, to jest takie no, że zapisz. Pewnie. Niektórzy mówią, że zdecydowanie tak. O tak zapisać. Oczywiście. Oczywiście z wykrzyknikiem. Dobra. Kamila pisze, że już nie ma zestawów. Jakich zestawów nie ma? Że książek zestawów nie ma? Nie mów. Kamila, znowu zaskoczyłaś swój dział marketingu? Nie. Nie. Ja to zaraz sprawdzę. Co ty mówisz, że nie ma? Pewnie. Tak. Chcemy Marcina. Tak. Chcemy Marcina. Tak, chcemy. Na pewno? Zastanówcie się. Moja żona też tak mówiła, a teraz różnie, nie? Nie no, chcemy. Jak nie ma zestawów? Są zestawy, popatrz, no są widzę zestawy. Przecież i to promolka w ogóle jest. Ja nie wiem, jak wy tych zestawów szukacie. Biznesplan, pierwszy biznes, rozwij swoją firmę. Tak, w książkach. Książka i zestawy książek. No. Jest, są zestawy, uwaga, wrzucam link. Tak, duet mówią, że idealny, dobrze. No to w takim razie, ale proszę was, żebyście przerobili ten materiał. Jak przerobicie ten materiał Marcina i już po prostu będziecie mieli obcykane 10 sposobów na zwiększenie sprzedaży, to ja wtedy go zaproszę na kolejny live, ale po prostu przerabię. Tak, o zespołach. Ale to wiesz, że to jest bardzo ze sobą powiązane, bo ludzie bardzo często mi mówią o tym, że chcieliby kogoś zatrudnić, ale jakby mają problem z tym, że albo mają tak dużo zleceń, że muszą po nocach siedzieć, weekendy i wszystko, a później, chwilę później nie mają w ogóle zleceń i mówią i dlatego nikogo nie zatrudniają. Więc jakby jak sobie usystematyzują swoją sprzedaż i będą w stanie prognozować sprzedaż, jaka będzie, to wtedy będą mogli dobrze budować zespół. Tak, będą mogli. No ale to najpierw trzeba jednak zacząć od tego. Dobrze, widzimy się 8 marca wieczorem. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną Dzień Kobiet. I teraz patrzę, cuję. Kamila, tutaj wrzucam ci link. Żebyś mogła wszystko znaleźć. Tak, żona niech szanuje, bo kolejka się ustawia. No i tam. Spokojnie. Moja żona jest naprawdę... Żona Marcina jest po prostu taką żoną, że niech on sobie pilnuje takiej bardzo żony. Bardzo staram się pilnować mojej żony, tak. Tak, bardzo pilnuj sobie swojej żony. Lepszej nie będziesz miał póki nie, co, więc... Nie ma opcji, nie ma opcji. Zresztą, to, wiesz co, ale to jest, popatrz jaką ja mam żonę, nie? Że ja napisałem książkę, o, tu pokażę wszystkim, ja napisałem książkę, a najczęściej komentowany jest rozdział, który napisała moja żona. No to, taką mam jakby żonę, ci no. To żonę powiedzieć. Idealną. No. Tak, ma żonę o, moja idealna. Żona tutaj się właśnie... Sara Kokoszka wyświetliła się na Instagramie, żona idealna. Pozdrowienia dla żony idealnej. Będę której... w domu za niedługo, kochani. Tak, o której godzinie 8 marca? Z tego co pamiętam o 19:30 albo o 20:00 zabicie mnie, nie pamiętam dokładnie. Dobrze, poszło. Ania Stężewska uczy się sprzedawać. Niestety nie jestem od początku, Justyna Korbiń. Justyna, wejdź na link kamilarowińska.pl/kokoszka i wjeżdżasz. Sara Kasprowicz pisze, że chcemy książkę żony.
No ja pytałem jej, czy nie napisze czegoś. Sara, nie wiem, czy napiszesz jakąś książkę, jakby co, tutaj siedzi twój wydawca. Wiesz co, ja zrobiłem ankietę nawet, bo zaraz po przeczytaniu dostałem takie zapytanie na Instagramie, zadałem takie pytanie, czy chcielibyście, żeby moja żona napisała całą książkę. Tam było kilkadziesiąt na tak i jedno na nie. Ja mówię, no kto jest na nie, patrzę, a to Sara była. Tak, tutaj wszyscy mówią, żona, pisz książkę. A, ktoś tu komplement powiedział. Ktoś powiedział, że środowe live'y Marcina Kokoszki na Instagramie są bardzo ciekawe, biznesowe. O, dziękuję bardzo. Bardzo tak, co środa o 21. Dzisiaj nie ma, dokładnie, dlatego że jestem tutaj, ale co środa o 21. live'y na Instagramie marcinkowska.com. Super, cieszę się. Do kiedy jest promocja? Do piątku? Żeby w piórka na mnie obrósł, słuchajcie, ja go naprawdę regularnie sprowadzam na ziemię. Tylko przyjdzie na górnych wałów, od razu dostaje taki, wiecie, strzał, żeby ten, nie grozi, co nie? Także spokojnie. Ona też pełni taką funkcję. No ja myślę, że tak. Kiedy będzie wznowienie planerów? Dzisiaj jesteśmy już na końcowym etapie i za 9 tygodni, czyli 2 miesiące, musimy poczekać na planery. Będą 3 nowe projekty. Piano Bar, drugi z takim nowym praternem i trzeci będzie czarny. Także jeszcze chwilę. Dobrze, Iza pisze, że jesteśmy niesamowici, dziękuję za wspaniały live, kupuję, przerabiam i czekam na kolejne wasze spotkanie, super, dziękuję, a ja czekam na wasze lekcje i wasze spostrzeżenia po tym materiale. Pamiętajcie, że w tych kursach, w tych materiałach nie chodzi o to, żeby kupić, ale chodzi o to, żeby kupić, przerobić i wdrożyć. Mhm. Czyli jak najszybciej zobaczyć ten materiał, choćbyś miała spać, nie iść dzisiaj albo jutro, nie szkodzi. Sen nie zając, odeśpisz, ale po prostu przynajmniej taką godzinkę przerób. Nawet jeżeli masz rok na przerobienie tego materiału, w porządku, ale to nie znaczy, że masz w dniu 355 po prostu wystartować, tylko od razu jak najszybciej wystartuj, tak aby na przykład za miesiąc jeszcze raz odtworzyć sobie ten materiał, ponieważ za miesiąc przyjdą dla ciebie nowe wnioski odnośnie tej sprzedaży. Ćwiczeń można sobie wydrukować i już powiesić od razu w biurze gdzieś, nie? Na tablicy, tak, na czymś takim. Ja myślę, to jest taka fajna jakby tutaj rada, że jak już będziecie to udostępniali, ja wiem, że tak będzie po prostu, tak zawsze, że jak udostępniacie w mediach społecznościowych, to możecie nas podznaczać, żebyśmy widzieli też, jak tam działacie i żebyśmy mogli fajnie tam polubić, skomentować i zobaczyć, kto właśnie mocno działa. Mhm. Super. Widzę, że tutaj Maria już czeka też na kurs z negocjacji Mariusza. Tak, będzie, wszystko będzie. Po kolei po prostu to wszystko będzie się wdrażało. Ewa mówi, że zbankrutuje, zanim otworzy firmę na książki i kursy. No nie, na tym się nie da zbankrutować. Także otwórz biznes i jednocześnie od razu się po prostu ucz wszystkiego. Nie zachęcam do tego, żeby brać 2 miliony kredytu na spa po prostu bez żadnego takiego potwierdzenia swoich kompetencji i startować bez niczego, ale uważam, że jak najszybciej tylko można wykonać już jakieś minimalne po prostu ruchy biznesowe, to od razu trzeba je robić. Nie czekać na jakiś, nie wiadomo po prostu jaki moment kluczowy, przełomowy czy jakąś szczęśliwą datę, ponieważ tego nie będzie. Czy ten kurs pomoże w rozreklamowaniu sklepu internetowego? Tak, ja nawet tam podaję przykłady chyba w 2 lekcjach o rzeczach konkretnie związanych ze sklepem internetowym. No także... Ale poza tym no to jest kilka takich rzeczy, które niezależnie od tego, czy sprzedajesz offline, nawet na targu jak sprzedajesz, to te rady są do wdrożenia. Nie wszystkie 10, tak? Oczywiście, ale część z nich tak. Mhm. Super. Dobrze, kochani, kończymy, ponieważ ja jutro pracuję, temu dzieci po prostu czekają i żona w domu, w związku z czym startujemy. Ja jutro jestem gościem takiego programu Eksperci w Bentleyu na YouTubie. Ty też pewnie masz jakąś robotę. Mam. No, więc musimy się zabierać, wystartujcie, przerabiajcie ten materiał, a jak go przerabicie do 8 marca, to już w ogóle będzie sztos. Zapytam was, 8 marca jak wam idzie, także lecimy, startujemy. Jeszcze raz ci dziękuję, Marcin, gratuluję. Cieszę się, że mogłem tu być. Cudownej książki i polecam wam rozwój. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Zapisuję live, mam nadzieję, że się zapisze.
Do zobaczenia i poprosimy o udostępnienie, żeby dokarmić algorytm, bo wiecie, że algorytm bardzo lubi, jak się tam go pompuje. Hashtag marketing? Ty masz taki hashtag? Nie, ale mówię, że w ogóle teraz robimy marketing, że algorytmy trzeba pompować, żeby... Tak. A jak ktoś chce hashtagi, to rozwiń swoją firmę. Kamila Rowińska, Marcin Kogoszka. Kobieta niezależna. Awesome. I tak dalej. Dobrze, czytam jeszcze komentarze, czytam. Dziękuję. Super. Do zobaczenia u pana wieczorka. Do zobaczenia. Pa, pa.